Siemka mordo. Cały ten kanał finansowany jest przez was, jest budowany przez was. Dołącz do patronów na patronite.pl Relindel, zostaw suba, followa, wiesz, odklikaj wszystkie możliwe rzeczy. Uważam, że warto, a wciąż jeszcze jesteśmy w fazie budowania imperium, wiesz. Do 10 tysięcy jeszcze kawałeczek. Proszę, zostań ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że spodoba ci się to, co dzisiaj dla ciebie mam. Jedziemy. Spoko, spoko. Doświadczmy więcej polskich elit. Drugie śniadanie Mellera. Bardzo często tam autorzy, publicyści podkreślają, że to wszystko, co się dzieje w Polsce, to jest część wojny kulturowej. Przy czym oni mają to dosyć ustawione prosto w tym sensie, że oni są po jednej stronie, a no właśnie to jest kwestia definicji, bo ja bym powiedział, że my to się, kolega Wróbel, jakie my, ale powiedzmy, że ten świat niepisowski jest po drugiej stronie. Natomiast, jak dobrze wiemy, no choćby tutaj ludzie siedzący przy tym stole są tego najlepszym dowodem, że po tej niepisowskiej stronie toczy się też bardzo wiele sporów jakby wewnętrznych. No daleko nie szukają, profesor Matczak tutaj potrafi w ciągu dnia trzy imby wywołać. Specjalista ale, od wywoływania imb. No ale Katarzyna Wężyk, wielki talent do tworzenia. Więc o tym chciałem porozmawiać, a chciałem zacząć od Janka, to znaczy jako pedagoga, nauczyciela, którzy są po naszym programie poleci do swojej szkoły. To znaczy, czy te wielkie spory, o których sobie pogadamy, na ile one przechodzą do twoich uczniów w sensie i do dyskusji między nimi i rozmowy do rozmów z sobą? No to jest zupełnie pesymistą. Uważam, że dominuje w młodym pokoleniu już to, na co narzekaliśmy 10 lat temu, że kiedyś tak będzie. To już tak jest. Mianowicie ludzie siedzą w swoich smartfonach i tyle. Więc wojna kulturowa wymaga, i to jest jedyna i dobra część, wymaga rycerzy, rycerstwa. A w zasadzie moi uczniowie ani nie chcą być rycerzami, ani nie chcą tym bardziej stawać w chówcach, tylko już są jakby na tym zapleczu siedzieć, nie tam, gdzie są tabory, i tam żyć swoim życiem. Więc tutaj jakieś takie, zdarzają się ciekawe dyskusje z jakimiś pojedynczymi osobami, ale słabo jest z wojną kulturową. Nie? Myślę, że możemy skończyć w tym miejscu, nie? Stare dziady mówią, że młode się nie chcą tutaj politykować. Odcinek 2137 miliardy. Ja zadam proste pytanie. Jak jesteś nauczycielem, który ma uczyć nastolatków i widzisz, że ci nastolatkowie, że oni kurwa nie chcą... Oni nie chcą walczyć. Oni nie chcą być rycerzami. To się w ogóle nie zastanawiam. To im daje przykład? Czy nie masz takiej refleksji, że kurwa ci ludzie, co to się jeszcze kształtują, co jeszcze tak naprawdę formują swoje poglądy, spojrzenie na świat, rozumienie niektórych rzeczy. Nie masz takiego poczucia, że być może ich reakcje są bezpośrednio związane z tym, jak starsze pokolenia ich traktują, albo jaki przykład im dają, a niekoniecznie z tym, że oni, nie wiem, stali się przez kontakt ze smartfonem genetycznie niezdolni do tego, żeby się buntować, nie? Bo ja trochę mam wrażenie, że jak słyszę pierdolenie pod tytułem no i ci młodzi to nie chcą się zaangażować. To istnieje jakaś taka aktywna, realna jakby myśl, że ty, 18-letni, 19-letni widzu, widzko, osoba widzowska, która siedzi, tutaj mnie słucha i tego, że ty rewolucję samodzielnie musisz zacząć. Że jeżeli ty nie będziesz inicjatorem rewolucji, to chuj, nie? To jakby sprawa przegrana. I to jest o tyle ciekawe, że jak widzieliśmy ostatnio protesty w Izraelu, to jedną z ważniejszych rzeczy, które miały miejsce w kontekście protestów w Izraelu, było to, że one miały wsparcie instytucjonalne. Znaczy, to nie wyglądało w ten sposób, że buntowali się tylko właśnie ci młodzi zmotywowani. Tylko, że zakłady pracy potrafiły stanąć. Że instytucje się zatrzymywały, tak? Że w sporze o ten Trybunał Konstytucyjny cały port w Tel Awiwie stanął.
i cała obsługa cargo przez Izrael po prostu stanęła. Jak były protesty, ostatnie protesty, w związku z tym z prawami kobiet, to ja akurat pracowałem w korporacji. Robiłem zabawki, nie? Robiłem, wymyślałem gry planszowe. I ja jak wiedziałem, kiedy będzie następny protest, kiedy będzie następny marsz, w środku dnia, w środku tygodnia, to ja poszedłem do mojego kierownika i ja powiedziałem, ja na niego idę. I możemy to rozliczyć, jak sobie chcesz. Ale ja na tym proteście będę. No i akurat tutaj to jest jedna rzecz, za którą zdecydowanie muszę pochwalić tego człowieka. On nie tylko jakby nie miał z tym problemu, ale on też poszedł. Wiecie, kto nie poszedł? Wszyscy inni. Ludzie 20-letni, ludzie 30-letni, ludzie 40 czy 50-letni. Nikt nie poszedł. I jak ktoś mi teraz kurwa zrzuca to na to, że o, bo młodzi w smartfonach siedzą, to naplułbym mu w twarz. Za tym brakiem aktywności, za tym brakiem jakby chęci do działania stoi to, że dużo ludzi się spodziewa, że będzie ukaranych za to. Ja powiem tak, jak chodziłem do liceum, to na którychś zajęciach był, nie wiem, czy to była druga klasa chyba. My na 1 kwietnia zamieniliśmy się całą klasą z inną klasą. To znaczy, że my poszliśmy siedzieć w klasie od informatyki, a ta inna klasa poszła siedzieć w klasie od biologii. I wszystko było super śmiesznie, dopóki nie przyszła babka od biologii, która miała bardzo, bardzo twardy kij w dupie i zaczęła grozić, że będziemy mieć, że jak się zaraz nie ruszymy, to polecą oceny, nie? Za żart. Kto jest w takiej sytuacji problemem? Uczniowie? Hymn mojego liceum się syczało, nie? Śpiewem ci składamy cześć. I nauczycielka, właśnie ta, ale także jeszcze jedna z kijem w dupie, biegały i próbowały złapać zawsze tych ludzi, którzy wyraźnie przeciągali śpiewanie hymnu, bo to taka świętość. Hymnu szkoły. I biegały i szukały w tłumie, kto przeciąga i próbowały ich opierdalać. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że no widzisz, sam dowodzisz, że miałeś więcej ducha walki niż te dzisiejsze młodziany, co to siedzą w komórkach. Ale powiem wam, że z rozmów z uczniami z pokoleń wcześniej wiedziałem, że to syczenie podczas hymnu też zaczęło umierać. Też zaczęło przygasać. I to było na początku lat 2000. Nie wczoraj i nie w erze smartfonów. Tylko wtedy przygasało. Być może problemem wcale nie są młodzi, tylko to, jak bardzo młodych się próbuje glanować za to, że zrobią cokolwiek. I rezultat jest taki, że jedyne co młodzi robią, to jakieś debilne wirale na TikToku, które często graniczą z narażeniem swojego lub cudzego życia i zdrowia. Że to jeszcze robią. Ale jeżeli chcecie narzekać, to nie jest wina magicznego pudełeczka, które zepsuło ludziom mózgi, tylko wina tego, jak się tych ludzi chowa. Nienawidzę, kurwa, ludzi, którzy sprowadzają wszystko do tego, że ci dzisiejsi nauczyciele to są, ci dzisiejsi uczniowie to są jacyś... To rozczaruje. Nawiasem mówiąc, powiem, że słowo wojna kulturowa, ono po prostu się bierze stąd, że prawica straciła na ten dywanik, prawda? To jest, może się Państwo się obruszyć na to, ale w mojej interpretacji prawica była tym ruchem wielkich zmian w Polsce. Lat 90., 2000, to była to kontr wobec miałkości postkomunizmu, to była ta alternatywa. No jak widzimy, skończyło się miałkością, tyle że miałkością tak zwanej prawicy. No to co ci wtedy zostaje, nie? Albo powiedzieć, wszyscy jesteśmy miałcy, nie ma się co wygłupiać, mało seksji, chociaż prawdziwe. Albo powiedzieć, jest wojna. Jaka wojna jest? No i akurat kulturowa jest dobra, bo jest taka niedookreślona, prawda? Więc my wszyscy, którzy mamy już czwartą żonę, piątą kochankę, wychowujemy dzieci w patchworkowym systemie lub żadnych, lub jesteśmy w cichych związkach homoseksualnych, akurat nie, na zewnątrz jesteśmy w wojnie kulturowej. To jest nasz standard, to jest nasze rycerstwo. Jest to pic na wodę? Tak, jest to pic na wodę, no ale tak jest, to ja ci poradzę. A jeszcze tylko jeden mały uzupełniający, Anna, bo prowadzisz ten hit, historię i teraźniejszość. Wspaniałe.
Tak, wspaniałe, wspaniałe. Z tego słynnego podręcznika? Szczerze mówiąc, ja bym akurat chętnie uczył tego podręcznika, gdybym miał więcej zaufania do moich uczniów, że oni mnie słuchają. Bo podręcznik jest na tyle napisany językiem takim jednak bardzo perswazyjnym, powiedziałbym na chama perswazyjnym, że uczenie akurat na tym, na perswazyjności, która otacza tych uczniów, bo tam cały internet, prawie znacząca część internetu jest bardzo perswazyjna, to miałoby więc sens, tylko jeśli mnie nie posłuchają dobrze, prawda, i zrobię z tego nieszczęście. Natomiast mam taki kultowy przykład z tym hitem, bo obawiamy się i słusznie podnosimy tę kwestię, że w PiS-ie jest taka nadzieja, że polska szkoła wróci do jakiegoś wyśnionego formatu szkoły, która tak... No nie pruskie, ale takie gomułkowskie, no może bez przegięć, ale takie z ducha gomułkowskiej. Uczniowie się słuchają jednak, nauczyciele, prawda? I wszystko jest takie jak trzeba, ludzie się uczą dyscypliny, a przy okazji biało-czerwone chorągiew, apele, szarfy, sztandar wprowadzi, sztandar wyprowadzi. To u wielu pisowców budzi jakiś taki rodzaj ekstazy. A następnie robią przedmiot, który miał temu służyć, historia i teraźniejszość, który jest niesłychanie nudnym przedmiotem. To znaczy nauczyciel ciekawy zrobić ciekawą lekcję, bo po prostu ma taką osobowość, ale gdyby się trzymał tych wytycznych, zamorduje wszystko to, w co wierzyli twórcy hitu. To powiedziałbym na dobre i na złe. No, to są potwory dziewiątego sortu, nie? Te, które działają w edukacji narodowej. Lepiej, żeby nie działały wcale, ale akurat te, które działają, są bezwzględnie mało skuteczne. Anielu, kiedy rzuciłem to hasło o tym właśnie jakby z perspektywy pisowskiej, prawicowej, że oni mają łatwiej, a po tej niepisowskiej stronie trudniej. To ja patrzę na to z perspektywy, powiedziałabym, socjologiczno-historycznej. Wojna kulturowa to jest pojęcie, które się pojawiło w konkretnym kontekście amerykańskim w latach 80. Ono służyło do tego, żeby odbudować większość republikańską po okresie bardzo dużych zmian progresywnych, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa osób czarnych. I to jest część procesu, który z kolei Engelhardt i Norris opisują jako kulturalizację polityki. To znaczy, że oni przeanalizowali dużo różnych kontekstów, nie tylko oczywiście polski, ale też właśnie amerykański, także w politykę w Europie Zachodniej i pokazali, że tym, może to nie jest ich teza, ale ja bym się do niej posunęła, to znaczy, że takim elementem wojen kulturowych, który został z nami, jest tendencja do po pierwsze konstruowania polityki wokół kwestii kulturowych, polityki reprodukcji, rodziny, płci, seksualności, a nie na przykład polityk zdrowia, tak, czy edukacji. Druga kwestia to jest taka bardzo duża tendencja do polaryzacji. I ona oczywiście funkcjonuje na różnych poziomach, ale jak analizowałam różne teksty na przykład intelektualistek antygenderowych, takich jak Gabriel Kubi, no to ona używa tej kategorii wojny bardzo świadomie. To znaczy oni chcą pokazać, że tutaj moralna większość albo nieszczęsna mniejszość jest atakowana przez, no w gruncie rzeczy, jakiś no spisek. Tak? Znaczy tam jest taki bardzo... Bardzo ciekawe. Ale przenieść to do Polski. Tam jest Wall Street, Hollywood, no, wielki biznes. Tak, to jest w Polsce. Czyli, no. Czyli w Polsce opcja jest taka, że oto Zachód w postaci, nie wiem, Billa Gatesa i feministek amerykańskich i Brukseli, różnych innych osób, kolonizuje nas za pomocą gendera. Tak? I w tym rodzaju myślenia, sytuacja, w której na przykład nie, w Polsce rodzi się mniej dzieci, no to nie patrzymy na to, że nie, wiem, nie ma mieszkań albo nie ma dobrej opieki zdrowotnej, tylko kto jest za to odpowiedzialny. No feministki i geje, którzy po prostu kolonizują umysły kobiet i mężczyzn również. Więc to jest bardzo specyficzny sposób myślenia, który nie jest specyficznie polski, ale ma wiele z historiami spiskowymi wspólnego. I to powoduje, że jeżeli tak ustawimy świat, to bardzo łatwo jest pokazać, że ci oni są tak naprawdę wojowniczy, potężni, finansowani, czyli geje w Polsce po prostu opływają w kasę, dostają po prostu czeki od Sorosza i dzięki temu po prostu mają jak pączki w maśle. Plus, tak, 500 tysięcy. Wreszcie, kurwa, ktoś, kto ma mózg między uszami. Jesus Christ, dziękuję. Jak pani pięknie mówi, naprawdę. Jakby podoba mi się to, że ona bardzo precyzyjnie lokalizuje to, skąd się bierze określenie wojny kulturowej, że ono także jest zapożyczone właśnie z amerykańskiego dyskursu i że jego używanie jest celowe, a nie jakieś takie złe młode się nie uczą, no. Ale jako, że obok niej siedzi kurwa fan Petersona, który sam napierdala tą wojną kulturową na lewo i prawo, to nie mogę się doczekać, co Matczak na to odpowie. Tysięcy plus. W euro. Tak, w euro. I dzięki temu po prostu seksualizują polskie dzieci. To jest bardzo uproszczony sposób myślenia o świecie, ale on daje po pierwsze emocje, bo tutaj są bardzo silne emocje, szczególnie jak to się połączy z kwestią dzieci. No, kto nie chce ratować dzieci? No wszyscy chcemy ratować dzieci, prawda? A po drugie też pozwala ustawić się prawicy czy ultrakonserwatystom na takiej pozycji zagrożonej większości. To znaczy oni są zawsze zagrożeni, zawsze pod atakiem, zawsze walczący po prostu w tych okopach Świętej Trójcy i z ogromnym zaangażowaniem po prostu walczący o te dzieci. To jest bardzo piękna opowieść, która ma swoją historię. Ja chciałem to ściągnąć do polskiej rzeczywistości, bo mnie oczywiście, mnie to zawsze interesuje najbardziej, jak to się przełoży na głosowanie ludzi w praktyce. To znaczy, jasne, bardzo jest ciekawe na poziomie teoretycznym, ale no, przykład... Lęk działa, mamy Rafał Trzaskowski versus Andrzej Duda i pamiętam, jak mi znajomy socjolog pokazuje wykres wzrostu Rafała Trzaskowskiego i mówi, że ty kopiuj w klej wzrost Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku. Jeżeli się nie starzy katastrofa, Trzaskowski wygra wybory. I wchodzi LGBT+, PiS po prostu bierze to i po prostu następuje odwrócenie wyboru. I tu jakby to, co ja rozumiem przez wojnę kulturową, ma bezpośrednie przełożenie na wynik wyborów. I chciałem się to teraz zwracając do pana profesora. Odnosi się pan do tego, co wcześniej, czy bierze swój jakiś ulubiony... Nie, ja chciałbym się odnieść do tego przede wszystkim, co pan powiedział na początku. To znaczy, ja się cały czas zastanawiam, czy jest jakaś różnica między wojną i sporem. To znaczy, czy bo tutaj rysujemy sobie taką oto opcję, w której jest wojna pomiędzy jakimiś dwoma plemionami, a w ramach jednego z tych...
Jakbyście mi powiedzieli dzisiaj, że jedna z tych osób jest fanem Petersona, to bym ją w tym momencie wskazał, nie? W sensie... To jest dokładnie ten sam sposób, kurwa, dzielenia włosa na czworo, który stosuje Peterson. Który ma zbudować jakąś, kurwa, intelektualną bazę na zasadzie, a co jeżeli ja przedefiniuję słowo? Co jeżeli powiem cegła, ale zamiast cegła powiem kamień? Jaka jest różnica między cegłą a kamieniem? Czy my możemy w ujęciu postmodernistycznym sprecyzować, czy cegły i kamienie to to samo, czy to jednak odrębne byty? Ponieważ to bardzo mocno rzutuje na życie ludzkości. Tych plemion, jak rozumiem, taka była idea. Jest jeszcze spór, prawda? Bo są, jest bardziej to plemię zróżnicowane, prawda? No, to jest czasami bardziej gorący niż... No właśnie, wydaje mi się, że nie bardziej gorący. To znaczy, dla mnie jest dosyć ważne, żeby odróżniać wojnę. Czy przez wojnę ja rozumiem relacje pomiędzy kibolami klubów piłkarskich, Legia Lech. Nie? Znaczy sytuacja, w której są jasno określone granice, są barwy, jest absolutny brak tolerancji dla drugiej strony, jest bardzo szybka identyfikacja. Tak? Kibice identyfikują się przez kolory, my się identyfikujemy bardzo często, to jest błędem przez poglądy. Tak? Znaczy ja na przykład piszę tekst o świętach Bożego Narodzenia i od razu z liberała staje się skrajnym konserwatystą. Prawda? Zostaje przerzucony z jednego obozu do drugiego, albo jeżeli mam szczęście, to jestem nazywany symetrystą. I teraz wydaje mi się, że to jest tak, że ta wojna kulturowa... Konserwatywni liberałowie istnieją. Ja ją chcę rozumieć w kategoriach, których już używam do jakiegoś czasu, unikaczy różnorodności i piewców różnorodności. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taka opozycja, która trochę wyjaśnia tę całą sytuację. Świat się bardzo złożył, skomplikował i dlatego ludzie potrzebują jakiegoś jasnego, jakiejś mapy, jakiegoś kompasu, żeby sobie z tym światem radzić. I teraz po jednej i po drugiej stronie są zarówno unikacze, jak i piewcy różnorodności. Co ja przez to rozumiem? To jest kategoria, którą wprowadziła Karen Steiner, która mówi o tym, że jeżeli świat staje się coraz bardziej złożony, to niektórzy ludzie sobie dobrze radzą z tą złożonością, z różnorodnością, na przykład etniczną, narodowościową, religijną, seksualną, płciową. Jakby naturalnie ją akceptują, uważają, że ona jest bogactwem życia. A nie wprost przeciwnie. Lubię, jak jest prosto, jasno i spokojnie. To są ci, którzy często uciekają od wolności. I teraz nam się wydaje bardzo często, że to tylko po tej prawicowej stronie są unikacze różnorodności. Oni chcą, żeby Polska była biała, tak? Chcą, żeby Polska była heteroseksualna, chcą, żeby była katolicka. Prawda? W związku z tym to jest jednolitość. Natomiast okazuje się, że po drugiej stronie, to znaczy po stronie progresywnej, także są unikacze różnorodności. Tak? To są ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, że na przykład ktoś może być konserwatywny, albo że ktoś może być unikaczem. To też jest różnorodność, prawda? I w związku z tym próbują nieraz na siłę tych ludzi po drugiej stronie także nawracać na otwartość, na różnorodność, co nieraz przypomina sytuację podtykania pająka pod nos osoby, która ma arachnofobię. Prawda? To znaczy po prostu ci ludzie są. Nie wszyscy radzą sobie dobrze z różnorodnością. Moje rozumienie tej całej sytuacji jest takie, że ja bym chciał, żeby było więcej piewców różnorodności niż unikaczy, ale tego się nie da zrobić na siłę. Jeżeli pojawia się bardzo ostra wojenna narracja, i tutaj się nie zgodzę, że ona się pojawia tylko ze strony prawicowej. Znaczy, jeżeli popatrzymy, przełożyłem tę książkę na pierwsze miejsce, prawda? Czyli jeżeli popatrzymy na walczący postmodernizm, tak, który z roli filozofii przeszedł do akademii, przeszedł także do elit, to nagle okazuje się... Okej. Okay. Ja wam powiem tak. Wiecie, kim jest James Lindsay? Wiecie, kim jest James Lindsay? Niektórzy zażartują, że jest intelektualistą. Ale to jest koleś, który promuje ideę, że LGBT-y uprawiają grooming. I którzy uważają, że... Który aktywnie uważają, że no, mamy problem z tym, że LGBT chcą zjeść wasze dzieci. Mało tego, to jest człowiek, który w 2021 roku powiedział, że i nie zmyślam, to jest cytat, dojdzie do ludobójstwa białych ludzi, jeżeli nie powstrzyma się krytycznej teorii ras. Całkiem dosłownie Matczak mówi, że wojna kulturowa prowadzona jest przez obie strony, opierając się na jebanym faszyście. Ponieważ, sorry, ale jakby na etapie, na którym mówisz o białym ludobójstwie, to promujesz faszystowskie teorie. I nie ma tutaj jakby specjalnie dużo miejsca na dubanie paluszkiem, a może nie do końca. On stworzył zresztą teorię konspiracyjną kulturowego marksizmu, która zakłada, że akademia i instytucje kulturalne zostały zinfiltrowane przez krytycznych teoretyków marksizmu. I próbują oni zniszczyć zachodnią cywilizację. To jest książka, którą w tym momencie, kurwa, na ekranie trzyma ulubiony dziennikarz twojej mamy.
wojowników. Ludzi, którzy potrafią być agresywni, ludzi, którzy uważają, że jeżeli ktoś nie akceptuje różnorodności jakiejkolwiek, znaczy, że trzeba od razu go wyrzucić z narodu i wyrzucić go z obywatelstwa. I chcę tylko powiedzieć, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której po jednej i po drugiej stronie są unikacze różnorodności, tylko każdy unika innej, prawda? I jeżeli to się zamienia w wojnę, to rzeczywiście jest tak, że ci ludzie czują się spokojniej w swoich plemionach, bo, to są bańki, w których jest jednolitość i nie trzeba sobie zawracać głowy z nowością, jaką jest ten inny, prawda? Bo wszyscy są tacy sami. Natomiast jeżeli tak będzie, to rzeczywiście dochodzi do pełnej polaryzacji i już nie ma żadnej rozmowy, dlatego że kibole ze sobą nie rozmawiają. Oni idą na ustawkę i się naparzają po prostu, prawda? W związku z tym, jeżeli nie uda się zasypać jakkolwiek tego rowu, który jest między tymi dwoma plemionami, to z punktu widzenia historii, z punktu widzenia wiedzy naszej na temat prawa i polityki doprowadzi do autorytaryzmu. Dlatego że jeżeli nie ma spójności, to jest wrogość, a jeżeli jest wrogość, to przychodzą ludzie, którzy są przywódcami tej wrogości i dochodzi do wojny. Ale jeszcze raz... Kurwa mać! Promowanie faszystowskich narracji nie doprowadzi do totalitaryzmu, tylko nieakceptowanie faszystowskich narracji doprowadzi do totalitaryzmu. Chcę podkreślić, to nie tylko po drugiej stronie są wojujący ludzie, tylko także po tej przeciwnej. Ja zadaję takie pytanie, dlaczego mamy do czynienia z nawrotem konserwatyzmu? Tak? Po sukcesach, tak? Po sukcesach liberalizmu, takich jak na przykład Roe vs. Wade w Stanach Zjednoczonych, liberalizacja aborcji, docenienie praw reprodukcyjnych, nagle mamy powrót, tak, w kierunku konserwatywnym. Dlaczego w Polsce mamy powrót w kierunku zaostrzenia prawa aborcyjnego, mimo że większość... Ja bardzo chętnie się dowiem, dlaczego ten konserwatyzm, który teoretycznie gdzieś zniknął, a nie wiadomo tylko jak i kiedy, nagle się objawił z powrotem. To nie jest tak, że populacja, że duża część populacji zawsze jest konserwatywna i tyle, i to jest normalne, i tak długo jak nie próbuje wymazać innych, to jakby możemy sobie spoko z tym żyć. To jest tak, że konserwatyzm się schował i go nie było. Nikt nie był. Słuchajcie, całe lata 90. nikt nie był konserwatywny, nie? Roe versus Wade. Od czasu podpisania Roe vs. Wade nie istniały konserwatywne osoby, one powróciły po prostu. Społeczeństwa jest temu przeciwna, tak? Dlatego, że głos partii konserwatywnej, jeżeli ona jest konserwatywna, taki jak PiS, to jest głos ludzi, którzy mówią, w tym złożonym świecie, w którym już nic nie jest jasne, my wam damy jasne kompasy i mapy, tylko zagłosujcie na nas w pakiecie, zagłosujcie na te fajne rzeczy. To są 60% tych konserwatystów nie popiera banów na aborcję. Tak a propos legislacji związanej która jest wolą ludu, nie? To wcale nie jest tak, że polityczne elity, które kompletnie rozjeżdżają się też z potrzebami i poglądami swoich wyborców często, tworzą rzeczy, które efektywnie im szkodzą. No ale my wprowadzimy też to niefajne. Na przykład te surowe prawo, nieludzkie prawo antyaborcyjne. Jeżeli ta wojna się nie skończy, jeżeli nie da się odróżnić wojny od rozmowy w jakikolwiek sposób, to jesteśmy zgubieni. Tak? Ale za to są odpowiedzialne obie strony, a ja staram się... Rozumieć, że są dwie strony. Tak, to są odpowiedzialni ludzie, ale, którzy biorą... Nie, ale to, że są dwie strony, tutaj też są dwie strony. Tak? To pani Katarzyna. Natomiast tylko dokończę. Chcę powiedzieć, że jeżeli tego nie... Chcę pokazać jedną rzecz, którą staram się takiego czasu promować. To nie jest tylko tak, że to strona prawicowa jest odpowiedzialna za to, żeby ta wroga wojna się skończyła. Karen Stenner mówi, że tak naprawdę większa odpowiedzialność jest po stronie progresywistów, dlatego że to oni lepiej sobie radzą z różnorodnością, więc różnorodność w postaci konserwatyzmu też jest im łatwiej zaakceptować. Prawda? I to jest niepopularna teza. Już, a propos tego, co pan powiedział, już ci daje Kasia głos. Pamiętam, moja koleżanka, dziennikarka z pewnego tytułu, no nie sprzyjającego władzy, kiedyś w formie zarzutu do mnie powiedziała trochę a propos tego, co mówi. A dlaczego to my mamy zawsze ich bardziej rozumieć niż oni nas? To był zarzut jakby do mnie, tak. Na moje próby empatii. Masz tylko dygresja? Pani Wężyk. Tak, to jest ciekawe, dlatego mamy zawsze rozumieć lepiej niż nas w kontekście tematu kryzys męskości, który się też przejawia jako jedna z wojen kulturowych, że także no, jest wiele głosów, że ci biedni chłopcy teraz mają gorsze wyniki w szkole, że trzeba coś z tym zrobić, że oni się czują tacy trochę niepewni, że to przecież służy nam wszystkim, żeby mężczyznom też było dobrze, że oni w ogóle są tacy jakoś biedni. No, I trzeba ich chronić. Tylko no, ja mam podcast Herstoria, w których co tydzień czytam jedną biografię i to są biografie kobiet, które przez stulecia stykały się z taką ilością seksizmu. Na Spotify na przykład. Na wszystkich innych, nazywa się Herstoria z jakiego czasu. W każdym razie, no, jeśli człowiek przebija przez te historie kobiet, które musiały się którym rzucono kłody pod nogi, które mówią, że są idiotkami, że im macica się rzuca na mózg, którym nie pozwolono na edukację, na pracę w konkretnych zawodach, które musiały sobie walczyć tak podstawowe prawa jak prawo głosu, to myślę sobie, że w sytuacji, w których wciąż jest znakomita większość mężczyzn w wszelkich gremiach decyzyjnych, a my mamy się pochylać nad tym, że mężczyźni są jednak biedni, no to czemu to mamy ich rozumieć lepiej niż oni nas? Ale to ta dygresja. Ja bym myślała tego różnicy między sporem a... Ja nawet nie wiem, co ja na to odpowiedzieć? Ja prowadzę podcast o girlbossach i ja nie rozumiem, dlaczego my mamy w ogóle współczuć mężczyznom. Ponieważ mężczyźni są w zarządach, a jak wiadomo, jeżeli jeden mężczyzna jest w zarządzie, to 8 milionów innych jest tak samo złych. Jest dokładnie tak samo złych. To są bardzo, bardzo źli mężczyźni, ponieważ jeden z nich jest w zarządzie firmy. I to jest królem. I w rezultacie
musimy się, nie możemy przyjąć do wiadomości, że ten Zbycho, który pracuje na budowie, który dostaje gówno niewynagrodzenie, jest okradany z pensji przez swojego pracodawcę, że on też mógłby być naszym sojusznikiem. Wojną, bo prawica jest dużo skuteczniejsza w tej swojej ramie wojny kulturowej, bo ona broni czegoś bliżej niezdefiniowanego, jakiejś idylicznej przeszłości, w której mężczyźni byli mężczyznami, kobiety były kobietami, można było jeszcze sobie pożartować, a teraz już nie można. Ludzie, był autorytet nauczyciela i rodzica, nie wiem, ludzie chodzili do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, jak się przyjrzeć trochę uważniej tej idylicznej przeszłości, okazuje się, że ona wszędzie była dobra, ale nie dla wszystkich. Na przykład dla kobiet nie była taka dobra, losu po innym kolorze skóry niż biały nie była taka dobra, losu nieheteroskolorowych też nie była taka dobra. Tym niemniej to jest taka dość amorficzna wizja tej przyszłości, więc i obrońcy nie muszą się jakoś specjalnie definiować, jest dość szeroka, ten namiot jest dość duży, tak? A na lewicy, lewica ma teraz tendencję bardziej purystyczna niż prawica, jest taka bardziej broni czystości, no bo walczy o sprawiedliwość społeczną. No i... Nie. Ale nie ma tej sprawiedliwości, to nic się nie zmieniło od czasów, kiedy były te biografie. Nie, oczywiście się wiele zmieniło, tak? Że jeśli walczy o sprawiedliwość społeczną... Dlaczego pani czyta te stare biografie, a nie te nowe? Czy to też nie jest nostalgia za przeszłością, kiedy odciska na mniejszość, którą... No tylko, że podcast nazywa się Herstory. Tak, nie, ale teraz nie ma Herstory. To boli to bardzo prosto. Dokładnie, oraz szukam ciekawych biografii, nie biografii osób odciskanych. Dobra, Nancy Reagan też mam, tak? Ale współcześnie nie ma ciekawych? Ale dlaczego... Nie, bo mówię o tym, że zarzut nostalgii, chodzi o to, że zarzut nostalgii można odwrócić, tak? Moim zdaniem jest też tak, i lewica marzy o tym, żeby być uciskaną. To znaczy nie widzi zmiany, tak? Nie widzi zmiany, bo bardzo wiele się zmieniło. Że naprawdę nie marzymy o tym, żeby być uciskaną. Nie, ale ja nie mówię, że lewica marzy... Mężczyźni marzą o tym, żeby być uciskaną. Mężczyźni marzą o tym, żeby być mniejszością, daje ci moralny mandat do tego, żeby być niezrozumiałym, tak? Mi chodzi tylko o to, że... Zajebku, dasz radę. To byłby gerlbosizm, na który bym klaskał. Jak mu tak z liścia skleiła, to ja bym klaskał. To byłby poziom gerlbosizmu, który bym przyjął jednak. To jest dla mnie też znamienne, że w sytuacji, w której rozmawiamy o dwóch stronach, narracja, którą pani rozpoczyna, zaczyna się od męskiej dominacji. Więc jakby w dyskusję na temat tego sporu... Nie. No, jeżeli dyskusja jest na temat sporu, czyli sporu relacji pomiędzy dwiema stronami, natomiast pani narracja zaczyna się od dominującej męskości, to jest słaby początek do dyskusji, tak sądzę, prawda? Dlatego, że nikt z nas nie rozpoczął tej dyskusji na przykład... Tak sądzisz, prawda? No prawda, że tak sądzisz. No i co z tego? Od tego, że efektami działania rozmywającego świat, który opisuje ta książka, którą tutaj pokazałem, nie jest to, że mężczyźni się boją, że utracą jakieś swoje przywileje. To nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że na przykład nasze dzieci, jak pokazują ostatnie badania, są całkowicie zagubione w tym świecie. Tak? Nie mają zupełnie poczucia sprawczości, nie wiedzą, co chcą w życiu robić, nie mają żadnego celu. I pytanie jest takie, w jaki sposób narracja, która na przykład taka, która ciągle uderza na przykład w męskość, albo mówi o tym, że właściwie nie ma standardów i że tradycja była tylko złem i że nostalgia za tradycją jest grzechem, ma im w tym pomóc. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że my mamy problem, mówię to nie my, czyli ludzie, którzy nieraz przywołują jakieś konserwatywne wartości, z tym, że tracimy naszą pozycję. Nie o to chodzi. My mamy problem z tym, że widzimy, że wali się świat. Widzimy, że dzieci w ogromnej liczbie chcą popełniać samobójstwa. Tak? A kiedy byliśmy młodzi, to tak nie było. Tak? To tak nie było. I zastanawiamy się nad tym, co jest tego powodem. Jeżeli odpowiedzią jest... Bo wtedy was to bardzo obchodziło, kiedy byliście młodzi, prawda? Wtedy co tydzień sprawdzaliście statystyki samobójstw dzieci, prawda? Byliście przy każdej osobie w kryzysie. Białej? I tylko jeżeli nie płakała? Ale przy każdej poza tym, nie? Kurwa, aż mamy parszywe elity w tym kraju, naprawdę. Jest to, że upada patriarchat i dlatego młodzi chłopcy, do których pani się odnosi, albo młode dziewczynki coś chcą sobie zrobić, to jest żadna odpowiedź, bo to jest ogromne uproszczenie. Tak naprawdę problemem jest płynność świata. Płynność świata, za którą odpowiedzialna jest filozofia lewicowa także postmodernizm. No ja musimy o tym porozmawiać, nie Katarzyna odpowiada, potem Elena Jarmek. Chodzi mi o to, żeby nie wyjaśniać wszystko upadkiem patriarchatu. Wydaje mi się, że pan postawił chochoła, ale przyczepię się do tego, że ja się odniosłam do tego, co Marcin powiedział, tak odnośnie kto musi kogo rozumieć i kto musi komu dawać fory, tak? Oczywiście, no, świat się zmienia. To nie są chochoły, ale to nie dla mnie rama, która wyjaśnia wszystko, tak? Oczywiście wciąż żyjemy w patriarchacie, oczywiście ma to swoje skutki. To, że młodzi mężczyźni, to, że mamy ruch incelski, to, że mamy tych zagubionych młodych mężczyzn, też wynika z tego, że patriarchalne standardy, których oni jeszcze pewnie jakoś tam znają z domu, zdarzają się z dzisiejszą rzeczywistością, gdzie młode dziewczyny mają inne poglądy, inne pomysły na życie i oni się nie mogą dogadać, tak? Uważam, że stwierdzenie, tak jak chociażby Jordan Peterson wydaje się sugerować po raz wielu innych teoretyków kryzysu męskości, że to jest wszystko wina feminizmu. Jakbyśmy wrócili do tych starych dobrych czasów, kiedy mężczyźni mieli poczucie godności, mogli upolować tego mamuta, też jest bardzo upraszczającym wyjaśnieniem. No ale kończymy w związku z tym, że pani mówi, że wszystko wyjaśnia upadek patriarchatu. Peterson mówi, że wszystko wyjaśnia feminizm. Nie, nie podała pani żadnego innego wyjaśnienia tego, dlaczego młode osoby chcą spotkać się. Nie jest wiele. Teraz Matczak brzmi jak ten typo, który dzisiaj próbował to zrobić. Actually, nie do odróżnienia. W sensie to jest ten sam obrazek, nie? I Matczak jest dokładnie w ten sam sposób frajerem, co tutaj nasz widz kochany. Poczekajcie, Ela i Janek. To ja tylko odwołując się do tej książki, ona jest urocza w swojej prostocie, ale obawiam się, że założenie... No nie, ona nie jest prosta, nie, to jest kina.
O kurwa, prawie się udusiłem. Nie jest to, jest najmądrzejsza książka, jaką czytałem. Ona nie jest prosta. Nie jest prosta. Trzeba mieć taki duży mózg, żeby ją przeczytać. Taki duży, taki wielki mózg trzeba mieć. To nie są proste rzeczy. Kobieta będzie zrozumiała. O, nie wierzę! Zdaniem jest super prosta w takim sensie, że jej teza jest taka, że oto postmodernizm po prostu zniszczył podstawy kultury, filozofii i społeczeństwa i teraz musimy wszyscy się z tego wyciągnąć za włosy. Naprawdę wydaje mi się, że trochę przesadnie ten wpływ postmodernizmu został tutaj potraktowany, ale tak jak mówię, to też tak, jest taka ładna opowieść o świecie, w której wszystko się zgadza. Natomiast jak patrzymy na przyczyny tego kryzysu, to oczywiście tych przyczyn jest o wiele więcej. Ja bym się jednak czepiała neoliberalizmu, tak? To znaczy takiego, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wolnym rynku na sterydach, tylko mówię o neoliberalizmie jako rodzaju myślenia, który jest skrajnie indywidualistyczny, który powoduje, że twoja wartość wynika tylko i wyłącznie z twojej efektywności i posiadanych pieniędzy, który polega na tym, że wartości takie jak opieka, bliskość, solidarność, które notabene są promowane przez feminizm, przestają być istotne i przestają być częścią naszego społecznego kanonu wartości. I to ma swoje przełożenie na masę rzeczy, tak? Z jednej strony to jest kwestia tego, jak wygląda w takich warunkach życie rodzinne. Ja się zgadzam z tym, że mamy pewnego rodzaju kryzys rodziny, ale on nie wynika z emancypacji kobiet, tylko on wynika z tego, że rodzina przestaje być traktowana jako źródło dobra, dobrego życia, przyjemności, radości, tak? Czyli cała ta sfera rynku, pracy, efektywności jest fetyszyzowana, tak? I w tym sensie, moim zdaniem, feminizm jest... Patrzak, słuchaj, Meller, słuchaj, nie rozumie, nie? Ale ona długie słowa zna, o ja cię. Hej, może ją poproszę, żeby zapisała mi kilka... Tak będzie chyba łatwiej, nie? Myślę, że się ośmieszę, jak poproszę, żeby zapisała mi kilka tych słów. Ich kiedyś użyć w przyszłości. Ale trochę się peniam. Trochę się boję, że to wstyd będzie. Raczej częścią odpowiedzi na ten kryzys, a nie jego źródłem. To znaczy problemem nie jest to, że ludzie mają za dużo wolności, tylko że ich wartość w życiu społecznym zależy tak naprawdę od ich widzialności, od ich wykształcenia, od ich zawartości portfela, podczas gdy to nie są wartości, które po pierwsze budują społeczeństwa i społeczności, a po drugie to nie są wartości, które czynią szczęśliwymi. Możemy jednak dodać, w jaki sposób feminizm zapewni tym dzieciom większą opiekę w rodzinie? Na przykład poprzez dobrą opiekę społeczną dla samodzielnych matek, których w Polsce mamy kilka milionów, a z których milion dzieci nie dostaje funduszu alimentacyjnego. Ja osobiście byłam w komisji dotyczącej funduszu alimentacyjnego przez 5 lat i naprawdę uważam, że dobra sytuacja ekonomiczna matek przeradza się na dobrą sytuację ekonomiczną dzieci i to oznacza, że mamy lepsze gminy. Jak nie mamy przemocy w rodzinie, to jest w niej lepiej. Istnienie alimenciarzy rozwiązało problem patriarchatu polskiego, zanim jeszcze to słowo zostało upowszechnione. Jeżeli jest masa alimenciarzy, to znaczy, że mężczyźni jako wzór, to naśladowania en masse się nie nadają. Chociaż oczywiście pojedyncze sztuki jak najbardziej. Ja po prostu myślę, ja nie wiem, czy Katarzyna kupi to rozumowanie jako że dobrej wierze, czy w złej wyrażane. Ale chodzi o to, że oba te kryzysy występują naprawdę. Czy oba które? O których mówi profesor jako trochę wymienne. Jeden to jest kryzys niektórych grup uprzywilejowanych kulturowo. I rzeczywiście one tracą. I często to, że one tracą, jest sprawiedliwe społecznie. Popatrzcie się, jak było. Bo ja jestem tego historyk, mam dużą niechęć do potępiania jakichś grup, które dzisiaj bym nie podał ręki w XVIII wieku. Bo po prostu to był XVIII wiek, czy XIX, czy nawet czasami XX. Natomiast to jest naprawdę, tak, są grupy uprzywilejowane z powodów kulturowych zaszłości i one muszą w większości sprawiedliwie utracić te przywileje. To jest trudny bardzo proces, to trzeba rozumieć. Ale mamy też kryzys tak, ogólnego zaczepienia człowieka w rzeczywistości. I na przykład ja, obdarzony, jakby powiedział święty Paweł, łaską wiary i przekonaniem, że świat jest w ogóle bardzo płynny, to ja akurat sobie nieźle poradzę z tym, że mam wrażenie, że wszystko, ale to wszystko, co zbudowałem w życiu, to jest dom na piasku. Ja to przyswoiłem sobie parę lat temu i myślę sobie, po prostu tak jest, nie? I teraz pozostaje zero-jedynkowo. Albo poza domem na piasku. Jest ręka boska, która się wyciągnie z tego grobu, albo nie. Na to nie mam żadnego wpływu, mogę się tym nie denerwować. Ale reszta to jest na pewno dom na piasku. Ale mogę zrozumieć bardzo wiele osób, które dostają paniki. Jak to? Wychowuję wnuki, to jest dom na piasku. Jak to? Zdobyłem z bardzo dużym, trudnym i wysiłkiem pozycję zawodową, to jest dom na piasku. Zakochałem się bardzo w wspaniałej kobiecie, to jest dom na piasku. Ona za 10 lat może wybrać innego. Rozumiecie? To jest prawdziwy kryzys. Tak, na ten prawdziwy kryzys nie ma co odpowiadać, tak mi się wydaje. Takimi z tego innego porządku. To są bardzo sensowne pozycje akurat. Jakby i cieszę się, że po preludium przeszliśmy do fazy mówienia rzeczy, których Matczak i tak nie zrozumie, bo spodziewam się, że może będzie ciekawiej. Czy Matczak zrobi table flipa? Czy pójdzie opierdolić Homara w ramach protestu? Argumentami, że patriarchat oczywiście jest prawdziwy, dlatego ja mamy kłopot zrozumienia tego, że one występują razem, a krytykujemy, jakby to powiedział marksiści, jakby powiedzieli do mojej młodości, z różnych pozycji. Uzgodnimy na pozycje. No tak, ale czy my jesteśmy w stanie, chcę nawet wrócić do tego, co pani powiedziała. Jest dla mnie zadziwiające to, że mówi pani, że głównym jakby argumentem feminizmu jest to, żeby zwiększyć opiekę społeczną w rodzinach. To jest jeden z wielu. Przepraszam bardzo. Pytanie było takie. W jaki sposób feminizm poprawia sytuację opieki w rodzinie? Wow, on nie zrozumiał słowa na przykład. Teraz wierzę, że Matczak jest głosem swojego pokolenia. Nie młody, tylko ten tutaj. To jest manifestacja twojego starego, który nie rozumie najprostszych zdań. Który jak słyszy na przykład, to myśli, że to jest twój jedyny przykład. Kryskę, panie.
Rozumiem, ale chcę zwrócić uwagę, że tak naprawdę istotą feminizmu nie jest to, żeby zwiększyć opiekę społeczną w rodzinach. Cała masa innych nurtów, to co więcej PiS to proponuje. PiS proponuje to, żeby zwiększyć... PiS, alternatywny system intelektualny do marksizmu. Przepraszam, do feminizmu. Jakby słynne nurty, jakie znamy, to jest feminizm, postmodernizm i PiS. O, wow! No ja się nie dziwię, że on musiał zapierdalać te 14 godzin, żeby dojść do miejsca, gdzie jest, ponieważ nie był dość mądry, żeby pracować mądrze. Więc musiał ciężko. Ale on nie chce inwestować. Rozumiem, ale chodzi mi o to, że problem, rzeczywiście ten problem jest bardzo złożony i możemy się zgodzić co do tego, że neoliberalizm jest winny także temu problemowi, ale trochę na innym poziomie moim zdaniem. Oczywiście indywidualizacja, brak wspólnoty, okej. Okay. Ja szczerze mówiąc nie bardzo widzę, w jaki sposób feminizm promuje wspólnotę, na przykład wspólnotę rodzinną. Nie widzę tego. Ale także zmiany technologiczne są bardzo istotne. Tak? Zobaczcie, zwróćcie uwagę na Chochoła, którego tutaj postawił. Jakby to było bardzo sprytne z jego strony, ale jest też dość oczywiste. Zwróćcie uwagę na to, co on powiedział. On powiedział, nie widzę, w jaki sposób lewica promuje wspólnotę i zanim dał komukolwiek odpowiedzieć na to, powiedział, o jaką wspólnotę mu chodzi. Nie widzę, w jaki sposób feminizm promuje jakąkolwiek wspólnotę, na przykład wspólnotę rodzinną. Rozmowa nie jest już o jakiejkolwiek wspólnocie, tylko o tej jednej, której on żąda konkretnie od feminizmu, a jeżeli feminizm nie oferuje rozwiązania w tej precyzyjnie kwestii, ponieważ może to być na przykład związane z tym, że systemowo jakby identyfikuje potrzebę funkcjonowania ludzi w troszkę innym miejscu niż na zasadzie jednostki rodzinnej 2 plus X, to znaczy, że on już zawodzi. I to znowu to jest Petersoniada. To jest tak ordynarny, petersonowski zabieg, który ma na celu po prostu ośmieszyć wypowiedź rozmówczyni przez niesłuchanie tego, co druga osoba mówi, że trochę przykro się kurwa robi. Zresztą publikowany przez krytykę polityczną filozof Han, koreański filozof, który pisze po niemiecku, mówi, jesteśmy w społeczeństwie zmęczenia, ale paradoksalnie to nie jest tylko zmęczenie pracą, nad godzinach, nawet 16 godzinami pracy, tylko zmęczenie technologiczne, dotyczące tego, że te dzieci, jak mówimy, siedzą w tych smartfonach, prawda, i w związku z tym wystawione są na olbrzymią liczbę bodźców, z którymi sobie po prostu nie są w stanie poradzić. Oczywiście są też samotne, my też sobie nie radzimy. Więc problem no to chuj, znamy odpowiedź na pytanie, gdzie są te dzieci. W smartfonach, no. No i koniec rozmowy. Te dzieci są w smartfonach. Jest bardzo złożony. Wracam do tego, że w tej całej sytuacji kwestia norm i standardów jest kwestią dosyć ważną, zwłaszcza dla młodych dzieci, dla małych dzieci. Tymczasem ta książka, nie tylko ta książka, ale mądra krytyka postmodernizmu stawia jedną tezę. Postmodernizm jest filozofią, która mówi, nie ma norm i nie ma standardów. Ty jesteś... Also, postmodernizm się skończył już dość dawno temu, nie? I to jest najśmieszniejsze w całej tej rozmowie o postmodernizmie. I co warto rozumieć? Gdzie... W jakim dzisiejszym nurcie intelektualnym funkcjonuje postmodernizm? Kto funkcjonuje w postmodernistycznym systemie wartości? To jest udawanie, że postmodernizm jest jakby stałą naszego społeczeństwa, że to jest rzecz, która jak raz zaistniała jako krytyka modernizmu, by the way, tak? To znaczy, że ona już jest na zawsze. I to jest znowu Petersonowski antyintelektualizm. To jest znalezienie sobie terminu, który tak naprawdę nie odnosi się do niczego i klepanie tego terminu tak, jakby był odpowiedzią na wszystkie nasze możliwe problemy i pytania. Tymczasem, sorry, ale nie. Tymczasem, przykro mi, ale jest tak, że postmodernizm w tym momencie nie prowadzi nas ku lepszemu jutru, ponieważ de facto to, jak omawiamy kulturę, to jak się z nią mierzymy, nie ma nic wspólnego z myślą postmodernistyczną, która jakby przede wszystkim zajmowała się właśnie krytykowaniem tych modernistycznych punktów postrzegania świata. To jest tak, jakbyśmy teraz napierdalali o tym, Że teraz mamy problem z japiszonami, nie? Że japis są w tym momencie najbardziej chorą manifestacją naszego systemu jakby kapitalistycznego, systemu pracy, tak? Myślę, że bezpiecznym jest założenie, że przynajmniej część mojego czatu nie wie, co to znaczy japi.
W sensie, do kogo odnosi się to określenie, nie? Tam dla siebie normą. Nie, mówią o Ela, Janek, Kasia. Norma, normy i konwencje wynikają z tradycji, która jest zwalczana przez postmodernizm. Normy i standardy wynikają z obiektywizmu języka, który jest zwalczany przez postmodernizm, który mówi, że nie ma jednoznacznych znaczeń, bo one są metanarracjami, które są nam narzucane i mieszają nas w głowach. Tak mówi Lajota, tak mówi Derrida, tak mówi Foucault. Tak? Ale już to troszkę tym poprzednim pokoleniem... A znalazłbyś kogoś bardziej dzisiejszego? Bo znowu, z całym szacunkiem do Foucault, ale on umarł w 84, nie? Jakby... Mam wrażenie, że jakby dzieli nas spory kawałek historii od niego. I jedynym sposobem, żeby uznać, że ten Foucault to jest naszym dzisiejszym punktem wyjścia, to jest uznanie, że cały intelektualizm, albo powiedzmy progresywny intelektualizm, się zatrzymał w tym momencie. Że de facto był Foucault i nic później. Ja rozumiem, że to jest piękna myśl, tylko jest też ekstremalnie głupia. I właśnie dlatego powiedzmy to sobie jeszcze raz i szczerze. Beka z Matczaka, nie? Teraz jeszcze ta filozofia, która była tylko akademicką filozofią, zresztą promowaną przez białych, wykształconych i bogatych mężczyzn, ta filozofia, która była promowana przez białych, wykształconych mężczyzn, jest teraz już polityką, która walczy o te ideały w rzeczywistości i moim zdaniem nie ma żadnej odpowiedzi dla tego chłopca czy tej dziewczynki, która siedzi z tym smartfonem, czuje się źle, dlatego że nie jest w stanie w ogóle sobie poradzić emocjonalnie z tymi bodźcami, nie ma żadnego przewodnictwa w życiu, nie ma żadnego standardu, dlatego że każdy standard traktuje właściwie za podpowiedzią postmodernizmu jako presję, tak? Bo musisz słuchać siebie, a nie tego, co jest na zewnątrz. Bardzo mi się podoba, że ona się po prostu z niego śmieje, nie? Jakby to jest bardzo urocze. No, bo na zewnątrz jest zły patriarchat, bo na zewnątrz jest zła tradycja, więc musi słuchać swojego serca i za swoim sercem iść, a jej serce jest puste i jego serce jest puste. Tak? I to jest problem. Hej, also, jakby ja mam kontrę do tego i to nie filozoficzną, więc ja rozumiem, że ona jest gorsza, bo nie jest filozoficzna, ale wiecie, co jest jakby dobrą odpowiedzią na to, co on mówi? Legislacja. W sensie, okej, okay, przyjmijmy, że faktycznie tutaj naszym problemem dzisiaj jest to, że młodzi ludzie są bombardowani treściami i nie umieją sobie z nimi radzić. I Matczak, to, co Matczak nam teraz mówi, to jest, oni sobie nie umieją poradzić, bo są tacy biedni i zagubieni w tym świecie. I dlatego musimy odrzucić postmodernizm, żeby skończyć z ich problemami. No okej, okay, ale jest też druga myśl pod tytułem okej, okay, albo szalone, możemy spróbować na przykład legislacyjnie objąć temat i powiedzieć, a gdyby tak, dajmy na to, gdyby tak spróbować na przykład uregulować to, jak platformy social media mogą bombardować tych młodych, pogubionych ludzi treściami? Gdybyśmy zamiast tego tak zrobili, to nie byłby klawy pomysł? Czy to nie mogłoby im pomóc? Bo to jest też coś, o czym warto jakby myśleć, co warto mieć w głowie. Bardzo dużo tych petersonowskich narracji wywodzi się właśnie z tego, że oni absolutnie nie chcą a rozwiązywać problemów. Oni chcą się na nie skarżyć. Mało tego, oni często są w portfelu ludzi, którzy sami z siebie są za umacnianiem tego zderegulowanego, szkodliwego świata. Więc też nie można argumentować za legislacją. Zamiast tego trzeba znaleźć sobie chochoła, takiego jak postmodernizm, termin, który większość ludzi bez wyższego wykształcenia po prostu sorry, ale nie rozumie. I nie jest to, prosiłbym, żeby nikt nie odebrał tego jako ataku na swoją inteligencję, tylko tego, że postmodernizm jest może troszkę bardziej, wiecie, zaawansowanym zagadnieniem, tak co do zasady. I będziemy okładać tego złego, postmodernistycznego demona, no bo co innego możemy zrobić? To jest wygodne przecież, nie? Tak bym na to spojrzał, żeby głębiej coś tam bardziej.
tak ogromny, przy którym wszystkie te kwestie właściwie, o których tu rozmawiamy, bledną. Dzieci są najważniejsze, tak? Dzieci są najważniejsze, przyszłość tutaj leży i to jest już zupełnie nieżartujące, to jest cierpienie, tak? To jest rzeczywiste cierpienie, na które trzeba dać jakąś odpowiedź. I niestety, moim zdaniem... Ja proszę, niech on się popłacze, jak... Ale to było super, jakby on się popłakał, jak Peterson. Jakby on zaczął patrzeć nagle w dal, to jest cierpienie. Piszą do mnie ludzie, którzy manifestują czyste cierpienie i ja nie wiem. Ci biedni młodzi mężczyźni, ja nie wiem. Tylko moje patriarchalne pierdolety mogą pomóc. A naprawdę szukałem tego długo. Filozofia lewicowa, filozofia postmodernistyczna nie daje żadnej odpowiedzi. Nie daje żadnej odpowiedzi. No, a co miał wypełnić to serce? Religia, tak, tradycja? Nie, która tak, tradycja? Nie, ja tylko powiem... Ja myślę, że powinna wypełnić to serce, tylko powiem szybko. Nie wiem tego, szukam. Also, filozofia lewicowa... Od kiedy filozofia lewicowa jest postmodernistyczna dokładnie? W sensie dzisiejsza oczywiście, nie mówię ogólnie. Nie mówię, że lewicowcy odrzucili postmodernizm, tylko co w dzisiejszym systemie wartości lewicy? Szukam, natomiast wiem na pewno, że nie mogę mówić, nie mam ci nic do zaproponowania i wydaje mi się, że w sytuacji, w której, jak mówi Nietzsche, zabiliśmy Boga i nie ma religii, pozostały bóle fantomowe po religii. Pozostały bóle po pewnym porządku, który może nas uwspólnić, tak? Czyli może oznaczać, że mamy coś wspólnego ze sobą, bo religia, sam źródło słowa religia pochodzi od uwspólnienia, prawda? I to jest ładny sposób na pewno zindoktrynować. Ponownie wybierać i przestrzegać. Lub, to jest relegere, albo religare, ponownie związywać lub ponownie obierać. Tak? Czyli może pozostały bóle fantomowe po religii. Pozostały bóle po pewnym porządku, który może nas uwspólnić, tak? Czyli może oznaczać, że mamy coś wspólnego ze sobą, bo religia, sam źródło słowa religia pochodzi od uwspólnienia, prawda? I nie mamy standardów, które są ważniejsze niż... Nie pochodzi. Chyba mu się z komunią pomyliło, tak mi się wydaje. I ja nie mówię, że to ma być. Religia jest skompromitowana. Kościół katolicki jest skompromitowany moim zdaniem i bardzo, bardzo długo, jeżeli w ogóle nie podniesie się z tego, co się stało. Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy pośrodku społeczeństwa ziejącą pustkę normatywną, w której nie ma nic, tak? Jest tylko postmodernizm, który mówi anything goes, tak? Ja wszystko, co masz w sercu, to jest, muszę powiedzieć, że wizja z tego serca bardzo mnie poruszyła, bo rzeczywiście puste serce tak, to było cierpienia. Natomiast ta wizja, którą pan przedstawia, wydaje mi się, no delikatnie mówiąc, nieadekwatna do rzeczywistości. Znaczy, po pierwsze, postmodernizm jest tylko jednym z nurtów, czy w ogóle filozofii, czy feminizmu i to w ogóle nawet nie najistotniejszym. Powiedziałabym, że dzisiaj marksistowski feminizm wiele istotniejszym, który mówi o relacjach pracy. Powinien pan poczytać Kapitał, fajne rzeczy tam są, ale nieważne. Pani mówi o tym ważnie, czy to jest ulepszenie w stosunku do postmodernizmu? Marksizm jest ulepszenie w stosunku do postmodernizmu? Współczesny. Dlatego to jest trzeba czytać nie tylko krytykę, ale źródła. No ale nieważne. Ale ja mówię o tym, no bo mówi pan cały czas o postmodernizmie, który jest tylko częścią tego. Natomiast ja mówię tutaj o tym, że jeżeli myślę, może dlatego też, że pracuję od wielu lat w Szwecji. Ależ on jest antyintelektualny, ja pierdolę, nie? Jakby... Słuchajcie, ja się nie dziwię, że on tak bardzo chwali Petersona, ponieważ on operuje w dokładnie tej samej, jakby na tych samych zasadach. To znaczy, przede wszystkim mówić i jakby zgrywać oburzenie. Zobaczcie, jego odpowiedź na to, że marksistowski feminizm jest lepszym nurtem, to była... Naprawdę? Marksizm jest lepszy? Przepraszam, ale zadanie pytania w ten sposób to jest reakcja emocjonalna, nie intelektualna. W sensie, jeszcze pychnij mordo do kompletu. Co próbujesz osiągnąć? Próbujesz co, żąchnąć się, że złe słowo zostało powiedziane? O nie, marksizm! Co my zrobimy, marksizm, tylko nie to! Nie, jakby... Ja rozumiem, że jak się zawodowo i regularnie kłamie ludziom o tym, że marksizm wszystko zepsuł, to trzeba się zesrać na słowo marksizm, jak ono padnie. Natomiast tak co do zasady... To niestety ta strategia działa tylko tak długo, aż nie trafisz na kogoś mądrzejszego od siebie. I tutaj delikatnie mówiąc, Matczak przypierdolił twarzą w ścianę, nie? I ta wizja, że oto załamie się cała struktura naszego społeczeństwa, ponieważ zostaniemy pozbawieni kręgosłupa, na przykład religii, albo że tradycyjna forma relacji pomiędzy płciami jest czymś, co po prostu, bez czego my wszyscy się rozpadniemy i będziemy dziećmi z pustymi sercami, które podążają. No taka sugestia się pojawiła, ale nieważne. Jest po prostu empirycznie nieprawdziwa, to znaczy jest masa krajów, które przeszły ten proces, znaczy wcześniej od nas, które świetnie funkcjonują, które potrafią budować wspólnoty, które potrafią budować dobre rodziny. Fakt, że w Szwecji mamy dzietność prawie dwa razy większą niż w Polsce, powinno nam coś tutaj jednak podać do myślenia. A po trzecie, myślę sobie, że tak naprawdę to, co mówi feminizm, jest bardzo proste, to znaczy chcemy mieć życie
bez przemocy. Chcemy mieć życie bez hierarchii, ale to nie oznacza, że ono jest życiem bez norm. Te normy są bardzo proste. Równość, sprawiedliwość, solidarność społeczna, zrozumienie dla słabszego. Demokracja jako nie sytuacja, w której ci, którzy mają więcej władzy, decydują o wszystkich, ale sytuacja, w której ci, którzy mają władzę, dbają o tych, którzy jej nie mają. To są bardzo proste zasady, według których tak. można stworzyć, moim zdaniem, fantastyczne społeczeństwo. Jak dziewczynka patrząca w smartfon na Instagramie, na którym widzi ciała, które, wzorce ciał, których nigdy nie osiągnie. To depresję, to jest problem neoliberalizmu mówi pan, że feminizm jej to stworzył? Nie. Chcę powiedzieć, powiedziała pani, że wartościami, którymi ma się kierować społeczeństwo, jest równość. W jaki sposób równość jako wartość... Więcej feminizmu. Okej. W jaki sposób równość jako wartość ma kierować w życiu daną osobę, która jest zanurzona w tym świecie, który ją niszczy? W tym się zgadzamy, jeśli chodzi o... Nie, ale jeżeli się zgadzamy, to jest to pustka. To znaczy, że równość nie jest taką pustką. Wow, ja powiem wam, to są wszystko zabiegi erystyczne, które stosuje kurwa Peterson. Nie, ja nie wiem, ile razy ja to jeszcze dzisiaj powtórzę, ale on dosłownie operuje na tych samych zagrywkach, które Peterson stosuje regularnie. To jest jakby, to byłoby urocze, gdyby nie było tak obrzydliwe, nie? Ponieważ i jest to obrzydliwe, dlatego że to jest po prostu manipulanctwo. To jest po prostu granie. Na przykład na takich zasadach, że jak ktoś powie, że się zgadza ze mną, tak jak ktoś da mi paluszek, to ja muszę złapać całą rękę i powiedzieć: aha, czyli mam rację, ha, 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 ha. Teraz nie, ona powiedziała, no wychodzimy z różnych nurtów intelektualnych, albo przynajmniej jedno z nas wychodzi z nurtu intelektualnego, ale w krytyce tej konkretnej rzeczy się zgadzamy. I to jest coś, czego Maczak nie potrafi zrozumieć, bo, znaczy inaczej, właśnie chyba podjąłbym to, czy to nie jest kwestia tego, że on tego nie rozumie, ponieważ mam dość mocne podejrzenie, szczególnie, że właśnie jest fanem Petersona, że on rozumie, że to działa troszeczkę inaczej i że rozumiejąc to, on wychodzi z założenia, że ta manipulacja jest niezbędna. I jeżeli mam rację w tej kwestii, no to powiedziałbym też, że to czyni z Matczaka bardzo podłego człowieka. Że to robi z niego nie, wiecie, tego intelektualistę, który pochyla się nad innym niezrozumianym przez zły mainstream intelektualistą, tylko cynika, który zobaczył, jak inny, bardziej kompetentny od niego cynik rozgrywa pewne środowiska, także medialne, i mówi, ja też tak umiem. To nie jest dobry look dla Matczaka, nie? To nie działa za dobrze. Ja przepraszam, że ja tak się czepiam jak gdyby tych słów, ale wartości albo są absolutne, rzadko kiedy, albo są relacyjne. Absolutne i człowiek jak się do niej nie stosuje. Miłość jako rzeczownik jest trochę trudna. Tak? Kochać jako czasownik jest trochę lepsze, dlatego że trzeba... To jest Peterson. To jest dokładnie to, co kurwa Kermit Żaba pierdolił u siebie. Czepia się jakiegoś słówka i stwierdza, to ja je przewartościuję. Trzeba powiedzieć co. Tak? I teraz nawet jeżeli pan mówi, że miłość wypełni serce, to jest trochę, przepraszam, trochę puste także, dlatego że miłość czego? Nie ma czegoś takiego jak miłość jako miłość, tak? Jest kochanie czegoś, więc no. Musi być jakiś przedmiot, musi być jakaś wartość, w stronę której to kochanie się kieruje. To jest spór definicyjny. Ale nie, on nie jest definicyjny, on jest kluczowy, dlatego jeżeli pan powie, kochaj... Widzicie? I znowu. Ja mam inną definicję niż ty. Nie, nie masz! Ja mam rację! Tylko nie mówię tego podnosząc głos, tylko po prostu ślizgając się po tym, co druga strona powiedziała. Podważając wszyscy, którzy nie myślą i nie mówią tak jak ja, są w błędzie. Oni po prostu są jak dzieci we mgle, którzy nie rozumieją. Czy to nie jest urocze? Czy to nie jest fajny sposób postrzegania i prezentowania świata? Tak udawać, że wszyscy jesteście głupi? Idzie. Tak? To nie mówi nic, bo Polska zostaje, bo nie wiadomo, co mamy kochać. Naprawdę, to odpowiedź, bo Marcin mnie nie zaprosi. Chyba, że zrobi inny program pod tytułem Niedzielne Kazanie. A propos tego, co mówicie, zastanawiam, kiedy rozmawiamy tylko, to rozumiem, że tak. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie, no to już jest coś, kochaj. Musisz siebie kochać bardzo mocno. To jest bardzo trudne do zrobienia, słuchajcie, ale jak krok po kroku... Janek, wspomniałeś... Ale które ze mną mówią, staraj się pokochać, albo przynajmniej tolerować człowieka przez innych. Wspomniałeś o swojej łasce wiary. Dobrze, to ja rozumiem jako człowiek niewierzący, że ludzie wierzący mają jednak lepiej. W tym sensie, że w coś wierzą, mają poczucie wspólnoty religijnej, kościoła, jakkolwiek. Nie wiem, nawet w sensie pójścia na mszę. Dobra, kibice mają, nie kpię teraz, mówię zupełnie poważnie, mają dobrze, mają stadion, mają wspólnotę. Był strajk kobiet, demonstracje uliczne, które dały wtedy części pokolenia poczucie wspólnoty. Mają, nie wiem, członkowie ugrupowań nacjonalistycznych mają poczucie wspólnoty. Znaczy,
mówię o tym dlatego, że się zastanawiam, że po tej stronie jakby nie prawicowej, właśnie gdzie są te źródła wspólnoty i sensu. No właśnie nie ma, no problem jest taki, że ja, jest ten problem. Znaczy, nie wiem, czy Ależ ta papuga się kurwa wpina. Jejku, wiecie co, mordy, jakby... Wiecie co, moja społecznością, my nie jesteśmy wspólnotą. Jakby... My nie jesteśmy, słuchajcie, my nie jesteśmy związani, my tu wszyscy przypadkiem jesteśmy. To jest niesamowite, że taki zbieg okoliczności sprawił, że na przykład na moim Discordzie jest 300 parę osób, oni wszyscy po prostu weszli tam zupełnym, ja nie wiem jak to się stało. Nie ma alternatyw dla Pan Buka. Nie można inaczej niż Pan Buk. Nie da się. Co to jest za żart? To może dajmy Kasiu. Ja myślę, że tej pustki w sercu. Mi się wydaje, że no po pierwsze to jest chyba jednak część kondycji ludzkiej, ta pustka w sercu, że jednak zawsze chcemy czegoś więcej niż mamy i że wątpliwości egzystencjalne mieliśmy zawsze, stąd potrzeba filozofii, stąd też pewnie potrzeba religii. I to też jakby zakłada, że skoro dzisiaj mamy tą pustkę w sercu, dziś te biedne dzieci patrzą w smartfony przez feminizm, no ja bym powiedziała, że raczej jednak nie. I że te idealne ciała na Instagramie, które faktycznie są problemem, bo no, powodują wszelkiego rodzaju zaburzenia żywienia i tak dalej, to też raczej moim zdaniem raczej wynik kapitalizmu, tak, który nas, o czym będziemy jeszcze zresztą mówić w książce po pożądaniu, zapewne jak już przejdziemy do książek. No ale jakby religia jako sposób zapełnienia pustki w sercu. Owszem, pewnie dla części, sporej części osób wciąż jeszcze funkcjonuje. Ja wierzę, że istnieje, uważam, że istnieje jak potrzeba transcendencji, ja jakoś specjalnie nie odczuwam, tak, ale socjologia mówi mi, że coś takiego tak istnieje. Tym niemniej, no, religia dla wielu osób już jej po prostu nie zapewnia, tak? Ja nie czuję, że Kościół katolicki z jego patriarchalnymi zasadami, z jego homofobią, z jego chciwością, z jego ukrywaniem krzywdzenia dzieci, z jego bezkarnością i z jego zblataniem z polityką ma dla mnie jakąkolwiek intelektualną propozycję, czy propozycję, która zapełnia moją pustkę w sercu. Nie, ale dlatego ja pytam, co powiesz. Jest na przykład coś takiego, znaczy ja jestem, wiesz, kocham piłkę nożną, w związku z czym przykłady bliskie moim sercu, ale na przykład taka Chorwacja w ogóle tożsamość narodową zbudowała na piłce nożnej. Znaczy nie tylko na piłce nożnej, no, ale ich sukcesy piłkarskie i to jest element DNA narodowego. Ja czytałem Słyszałeś, że może Bałkany to były tak rozjebane wojnami do całkiem niedawna i one bardzo potrzebowały budować na czym się da swoją indywidualność i tożsamość narodową? Może zdajesz sobie sprawę, mordo, że jakby ogólnie sytuacja na Bałkanach była niezbyt ciekawa i tam próby poszukiwania wspólnoty, często właśnie wspólnoty, która nie będzie czysto religijna na przykład, były dość ważne i dość desperackie. Ponieważ między innymi konflikty religijne doprowadziły do tego, że tam niezła impreza się działa w latach 90. Co się działo w Maroku w czasie ostatniego mundialu, gdzie jakby moja część lewicowo-liberalnej bańki krytykowała mundial z wielu znanych powodów, a jednocześnie widziałem Maroko, gdzie po prostu kraj się zatrzymał na 3 tygodnie, bo po prostu nagle wszyscy... Możemy wrócić na moment, bo to była ciekawa kwestia, kiedy pan przeszedł od, nie wiem, wspólnot religijnych do wspólnoty kibiców. To jest ciekawe, tak? Do wspólnoty ludzi, na przykład, którzy biorą udział w manifestacji, czy na przykład ludzi, którzy, nie wiem, cieszą się właśnie, nie muszą być kibolem. Pójdą 4 czerwca za Donaldem. Jedna rzecz. Te wspólnoty, moim zdaniem, czy quasi wspólnoty, czyli ta wspólnota kibolska, czy wspólnota ludzi, którzy wspólnie maszerują, to są wspólnoty oparte, mogą najczęściej na zatracenie indywidualności i na byciu częścią, przede wszystkim całości. I to jest coś, co Fromm nazywa masochizmem społecznym. Znaczy kibice bardzo często to odczuwają. Wszyscy z nas, którzy się wzruszają w momencie, kiedy śpiewamy wspólnie hymn, prawda? My zatracamy swoją indywidualność, stajemy się częścią wspólnej całości. No, zatracamy, oferujemy. Okej. Nie, tak, to jest coś złego, dlatego że podstawą naszego funkcjonowania jest jednak indywidualność i akurat wspólnoty normatywne, które są trochę bardziej dojrzałe. Czy on nie fukał przed chwilą, że o, jaki liberalizm, niż wspólnoty kibolskie, stawiają na jednak rozwój osobisty, indywidualny, a nie tylko na uczestnictwo we wspólnocie. To jest jeden z problemów filozofii lewicowej także, w tym postmodernizmu, który jest dominującą filozofią lewicową, że ona nie Nie zesraj się, Jesus fucking Christ! Jak bardzo ograniczonym trzeba być, żeby rozumieć lewicę tylko przez pryzmat tego, kurwa, postmodernizmu. Powiedziałbym, że nie aż tak, bo... To jest po raz kolejny przykład na to, że Matczak w tym kontekście, on nie jest głupi, on po prostu robi dokładnie to, co Peterson i on za wszelką cenę stara się upupić te progresywne wartości, sprowadzając je do swojego ulubionego chochoła. To nie jest przypadkowe i to nie wychodzi z jego serca, to wychodzi z jego cynizmu. Dostrzega jednostki, a marksizm nie dostrzega już w ogóle jednostki, dostrzega tylko wagony, w którym siedzą klasy, tak? Które i kwalifikuje się tam ludzi na podstawie przynależności, a nie ich indywidualności. Cokolwiek można powiedzieć o chrześcijaństwie, cokolwiek można powiedzieć o religiach monoteistycznych, to jest na pewno to, że one szukają, kiedy są poważnie traktowane, balansu pomiędzy wspólnotą a indywidualnością. Szczególnie w przypadku kobiet. Pomiędzy wspólnotą a indywidualnością i akurat w przypadku chrześcijaństwa rola kobiety jako niezależnej jednostki, która jest absolutnie kluczowa dla tego, ażeby świat mógł funkcjonować, jest
stoi u podstaw tego myślenia. Ale chrześcijaństwo tak? Wprowadza kobietę do macicy. Wystarczy jej poczytać Jana Pawła II, list do kobiet, tak? Matka, ewentualnie dziewica, tak? Ta nie ma nic pamięta, nie ma samorealizacji. Tam ja mówię, tak, ale nie chcesz i robisz to, co ona każe. Tak. Kasia, Elo. A potem może Janek. Nie, ale już książki czy jeszcze. Będą, ale nie, Kasia, dawaj. Nie, no to. Ciekawsze rzeczy niż książka, której się dzieje. Ta, no, o której ty mówiłeś, to jest tak jak to jest ze szczęściem, no to jest wspólnota chwili, tak? To spotykamy się na koncercie, spotykamy się na metodę, mamy wspólnotę zatacenie, to jest bardzo fajne, ale to na dłuższy moment nie da się tego. Wiesz to, nie, bo ja bym pociągnął dalej, to ty się nie zgadzałem z tym, co masz, jak pan to ujął, że rezygnacja. Nie, mówię o tym, że rezygnacja z indywidualności i coś w rodzaju masochizmu społecznego. Ja mówię, że rozpłynięcie się, gdyby nie doszło do tej, gdyby w ostatnich kilkunastu latach, czy może 30 latach na Ukrainie nie doszło do tego rodzaju rezygnacji, to oni by nie byli w stanie się oprzeć. Ale ja mówię, że to jest złe. Ja mówię tylko o tym, że to nie jest narzędzie dla rozwiązania problemu, o którym mówimy, dlatego że ci ludzie, którzy biorą udział w tym wspólnym przedsięwzięciu, w tym momencie czują wspólnotę, a następnie to się kończy, tak? Się kończy, mecz się kończy, oni rozchodzą się do domów i są znowu wyizolowani całkowicie. Nie ma nic, co może im powiedzieć, co mają ze swoim życiem zrobić. Nie ma żadnej. No, ale dlaczego trzeba mówić, co ma zrobić? Właśnie dlatego, że nie wiedzą. Bo kwestia wspólnoty jest moim zdaniem rzeczywiście bardzo istotna. Ta kwestia indywidualizm versus jednostka versus grupa. Dla mnie jest fascynujące to, że konserwatyści czy antygenderowcy po prostu mówią rodzina. Rodzina jest najwspanialsza, musimy dbać o rodzinę, musimy ją rozpoznawać. A feministki mówią tak, rodzina, ale w rodzinie musimy zobaczyć też jednostkę. Tak? Czyli musimy zobaczyć nierówności władzy, musimy zobaczyć to, że kobieta w tej rodzinie najczęściej jest osobą, od której się wiele wymaga w kontekście na przykład pracy nieodpłatnej, a niewiele jej to przynosi. Więc paradoksalnie, jeżeli pan jakby uważa, że to rozpoznanie jednostki jest istotne, no to tutaj akurat powiedziałabym, że w kontekście wspólnoty, jaką jest rodzina, feminizm rzeczywiście, ja się zajmuję feminizmem macierzyńskim od wielu lat, ma swoje ogromne, powiedziałabym, dokonania. Ale myślę też, że to, czego nie dostrzegamy, to jest to, że w tej chwili na przykład ruchy progresywne są chyba największym źródłem takiego pozytywnej reafirmacji rodziny. Tak? To znaczy na przykład rodziny nieheteroseksualne mówią, my jesteśmy i chcemy być rodziną. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy się kochać, chcemy budować ten właśnie rodzaj stabilności w naszym życiu, który pozwala na przykład na wychowywanie dzieci, na rozpoznanie przez państwo i tak dalej, i tak dalej. Ale co mówią w momencie, kiedy już mi się nie chce? Teraz moja ta wykpiwana często tradycja mówi, to ja właśnie, że mi się nie chce. Mam dzieci, będę je wychowywał, prawda? Mam żonę, będę z nią. No, dopóki przynajmniej dzieci nie dorosną, ale nie do grobowej deski. To jest tak samo. Jednak ta postmodernistyczna, nie uderzam w feminizm macierzyński, tylko taka postmodernistyczna otoczka, która jest, mówi tak, no przepraszam, jak już nie masz ochoty, wyczerpało się twoje, wysyciłeś swoje emocje rodzinne, no to po prostu musisz rozwiązać ten problem, nie patrząc niestety na to, co ale to jest ciekawe, że tak interpretujesz, bo dla mnie to jest raczej tak, że właśnie to jest część neoliberalizmu, który ci mówi, podążaj za tym, czego chcesz, bez względu na koszty. No dobra, ale czyli to, co dobre w podejściu do rodziny, to feminizm, a to, co złe, to neoliberalizm. To, co ja widzę w praktyce, chociażby. Boże, zobaczcie, Maczek tak bardzo nie miał nic do powiedzenia i tak bardzo jednocześnie tęsknił za swoim głosem, że musiał jakiegoś losowego kloca postawić w środku tej rozmowy. Jakby, wiecie, to nawet w kontekście osób przy tym stole, nie? Maczek odstaje, ponieważ zwróćcie uwagę, co się dzieje, nie? Korolczuk i Wróbel jakby w tym momencie są w takim fajnym momencie, że oni jakby, no, o ciekawie, że o tym myślisz, to jest kontra, ja to postrzegam inaczej, nie? I oni prowadzą rozmowę. Tę rozmowę, którą Matczak całkiem dosłownie chwali i mówi, że musimy więcej! Tymczasem co robi Matczak? Próbuje się wpierdolić po raz kolejny ze swoim wielkim przemówieniem i on nie ma nic do dodania. Tu nie ma nic mądrego, co on mógłby powiedzieć. To jest całkiem dosłownie tak, że on po prostu poczuł się obrażony. To jest fenomenalne. Naprawdę, naprawdę ja nie widziałem, żeby coś obnażyło Matczaka w taki sposób, jak ta rozmowa. W organizacji feministycznych, które mówią, tak, ludzie mogą się rozwodzić, ale muszą swoje obowiązki wobec dzieci i innych osób traktować poważnie. Zatem trzeba się tego po prostu wypisać. Ta konserwatywna rodzina nuklearna, ta tradycyjna, ta taka odwieczna rodzina nuklearna, czyli tak mama, tata, troje dzieci, babci się nie opiekująca, to jest bardzo nowy wynalazek. Rodzina tak nie wyglądała. Rodzina wcześniej była wbrew pozorom patchworkowa, ponieważ kobiety umierały przy porodzie, mężczyźni umierali na wojnach, to były dzieci z poprzednich związków. Dzieci pracowały przede wszystkim. Dzieci pracowały, poza tym, tak, to też jest. Więc ta rodzina wyglądała w historii nie tak, jak sobie wyobrażamy na tych obrazkach w książkach dla dzieci, tak? Ona była skomplikowana i też nie było tak, że ona była nierozwiązywalna małżeństwo, więc to owszem, ludzie się rozwodzili. Eleonora Akwitańska, polecam mój podcast, na przykład się rozwiodła, ponieważ była królową i papież jej tego rozwodu udzielił. Tak, więc mamy nostalgię średnia wieczną rodziną, bo mamy mamę przy porodzie, a ojciec zginął na wojnie. Gdzie nostalgia? Nie, Matczak, jakby widzicie, i właśnie w takich sytuacjach, dokładnie w takich sytuacjach, przy takim stole brakuje kogoś, kto powie, Marcin, zamknij dupę i wysłuchaj do końca. Może zrozumiesz. Bo on jest, zwróćcie uwagę, on jest czyściutką manifestacją tego właśnie tej problematycznej, chujowej męskości, o której de facto toczy się też rozmowa w kontekście systemów wartości tutaj. On całkiem dosłownie tak bardzo nie potrafi wysłuchać tego, co mówi ktoś inny, że
koniec końców po prostu nie rozumie, o czym jest ta rozmowa. I jaką on ma alternatywę niż właśnie strzelać foszki teraz? Co on może lepszego zrobić? No, on musi siedzieć i się obrażać. Musi siedzieć i... Co? Zdrada? Źle! Źle, nie podobie mi się! No, tylko to niczego mądrego nie prowadzi. To nie daje dobrych rezultatów. To nikomu nie imponuje. Po prostu, Marcin, wychodzisz na matołka, mówiąc takie rzeczy. Na głuptaska. Na bardzo niemądrego chłopca. Czy naprawdę chcesz, żeby ludzie myśleli, że jesteś niemądrym chłopcem? Ja myślałem, że chcesz, żeby wszyscy uważali cię za bystrzaka. A jeżeli chcesz być bystrzakiem, no to słuchaj, musisz się bardziej postarać. Bo inaczej to nie zadziała. Nie można być bystrzakiem i nie bystrzakiem jednocześnie. Powiedz, że rodzina, a kiedyś to bywało. Matki umierały ci, prawda? Ojcowie ginęli na wojnie. Myślałam, że rodzina się zmienia i wcale nie wygląda tak, jak pani to mówi. Mówi pani to po to, żeby pokazać, że nie ma wzorca rodziny i podaje pani inny, tak? Że nie ma jednego wzorca rodziny. Że rodzina jest tak, jak wszystkie tradycje, do których konserwatyści tak nawiązują, się zmieniają przez stulecia. I kiedyś z rozwodem było tak, jak z tym Liptonem dla zarządu, tak? Dla zarządu jest Lipton, a dla pana, panie Zdzisiu, jest Areczku, przepraszam, dla pana, panie Areczku, jest Sawa, tak? Tak samo kiedyś rozwiązywanie małżeństw i te wszystkie straszne ruja i porówstwo, owszem, istniały, tylko były dla arystokracji. Się problem. My, konserwatyści, nastawieni jesteśmy na przyszłość. Z przeszłości wybieramy to, co buduje przyszłość. Natomiast jak ktoś nie jest konserwatystą, no to oczywiście może nam, jakby to powiedzieć nieelegancko, dosry, wyciągając bardzo różne elementy tradycji rodzaju ludzkiego, które są często okropne. I niektóre są konserwatywne, niektóre są niekonserwatywne, ale bardzo często okropne. Ale jak się buduje przyszłość, no to mądry człowiek wybiera raczej z tego budownictwa poprzedniego to, co buduje przyszłość. No w końcu tylko chodzi z tym, czy to jest dobrze dla ludzi. Ale nie jesteśmy w stanie... Ale lepiej to robić pozycji konserwatywnej. Jest taki bardzo, wydaje mi się, interesujący nurt, który stosuje najlepiej wyjaśniającą naszą rzeczywistość teorię, przynajmniej rzeczywistość biologiczną, teorię ewolucji do kultury. I pokazuje, że jeżeli robiliśmy coś w przeszłości i to przynosiło pewien benefit, to nie oznacza to, że nie możemy tego zmienić. To nie oznacza to, że nie możemy tego zmienić. Natomiast ciężar dowodu, że tradycja albo konwencja powinna podlegać zmianie, spoczywa na tym, kto ją proponuje. Jeżeli ktoś kiedyś chciałby w epoce rolnictwa wprowadzić nowy sposób uprawiania roli, to niestety ryzykowo... Wiecie co? Ja powiem w ten sposób. Ciężar dowodu, to mordo możesz sobie, kurwa, używać w dyskusji akademickiej. Ciężar dowodu nie ma żadnego najmniejszego sensu w kwestii tego, że ja ci mówię, że ja potrzebuję żyć inaczej. To nie obraca się wokół tego, że ja teraz muszę ci coś bardzo udowodnić. To nie działa na tej zasadzie, że ja teraz muszę prowadzić wywód, który dowodzący, że ja zasługuję na prawa, albo na to, żeby pewien system, w którym żyjemy, żeby on się zmienił. Przecież to jest fatalny pomysł. To jest de facto to, co cały czas pojawia się w rozmowach o chociażby osobach trans. To znaczy, że one muszą wydebatować to, że zasługują na istnienie. Że one muszą przeprowadzić jakiś bardzo złożoną linię argumentacyjną, ponieważ co do zasady, to tym transom to nie można ufać, w związku z czym musisz wyprowadzić dowód. Musisz mi udowodnić, że jesteś transem, który jest godny zaufania, czy godna zaufania. I tak robią źli ludzie? W sensie, to jest sposób na to, żeby pokazać, że jest się złą osobą? I w związku z tym nasuwa się drugie pytanie. Dlaczego właściwie chcesz mi udowodnić, że jesteś złą osobą? Ponieważ dużo rzeczy można jakby dyskusyjnie udowadniać i wykazywać, nie? Tylko... Nie wszystkie trzeba. Po głodem, tak? Dlatego, że to, co było wcześniej, się sprawdza. Ewolucyjnie się sprawdza, jeżeli ludzie to kopiują, to jest teoria konwencji bardzo powszechnie przyjęta. Jeżeli ktoś chce zaproponować zmianę, to ciężar dowodu spoczywa na nim. Mój problem z progresywistami polega na tym, że oni przychodzą i ciężar dowodu przerzucają na drugą stronę. To znaczy mówią, tradycja jest całkowicie zła, tak? Należy ją w czambuł potępić, w związku z tym trzeba budować nowy świat. Doświadczenie marksizmu, tak, dwudziestowieczne, polega na odcięciu przeszłości i na zbudowaniu nowej wizji, utopijnej wizji rzeczywistości, w której nie miało być hierarchii, a była. I to była jeszcze gorsza niż wcześniej. Marksizm polega po prostu na rozpoznawaniu tego, jak władza jest związana z ekonomią. Zmierzam do tego, że jesteśmy teraz w sytuacji, w której nie ma religii, Bóg umarł, nie ma wspólnego systemu normatywnego kasy, no. I mamy sytuację rozpadającego się społeczeństwa i cierpiących dzieci. I potrzebujemy się pochylić nad tym problemem. Tak? I moim zdaniem argumentacja dotycząca tego, że dominacja mężczyzn nad kobietami jest głównym czynnikiem, który ma ten problem wyjaśniać, jest delikatnie mówiąc niewystarczająca. Ale przedstawiliśmy tutaj co najmniej kilka teorii, także proszę przywiązywać do jednej. Przedstawiliśmy to, że mamy problem z patriarchatem, że mamy problem z hierarchią, co jest bardzo podobne. Mamy problem feminizm. Mamy problem z kulturą. I przedstawiliśmy to, że feminizm dba o to, żeby istniały zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci matek. Co jest ważne, ale jest cały czas tylko punktowe. Nie rozwiązuje tego całościowego problemu.
Czekajcie, ja pozwolę sobie zacytować Matczaka. Ho, 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 ho! To jest zajebiste, jak bardzo on mansplainuje i bagatelizuje to, co te kobiety powiedziały. Jesus Christ! Wiecie, to jest w sensie, Szymonie, ja wiem, że to oglądasz, ja wiem, że jesteś moim największym fanem i dlatego dziwię się, że jeszcze nie dołączyłeś do patronów na Patronite, ale rozumiem. Trochę obciach napisać, że Szymon Pękala podziwia kogoś dramatycznie mądrzejszego od siebie. Szymon, słuchaj, jak chcesz zobaczyć, jak się stajesz, jak wygląda ta toksyczna męskość, to ona tu jest. Tu ją mamy. Ona obraca się wokół tego, że upupiasz swoich rozmówców, na przykład, taki skromny element tego, obraca się wokół tego, że przekręcasz ich słowa i starasz się zbagatelizować każdą pozycję, którą prezentują. Zawiera też zdrową domieszkę przekonania o własnej wyższości i o tym, że jakby posiadanie zakładam penisa sprawia, że jesteś bardziej kompetentny w prowadzeniu rozmów od jakiejkolwiek kobiety, która może siedzieć z tobą przy stole. No i to takie w sumie najbardziej ogólnikowe opis. Jakbyś potrzebował, żebym wytłumaczył ci więcej, słuchaj, to możesz napisać na brief i się dowiesz, mordo, nie? Jakby przyda ci się to, następnym razem jak będziesz próbował argumentować, że jedyna toksyczna męskość, jaką potrafisz znaleźć, to jest ta w ukraińskim okopie. Co nie, mordo? Także wiesz, z fartem i przemyśl, co powiedziałem. Warto słuchać mądrzejszych, Szymciu. Ja to opowiem panu całościowo, ale chyba zabraknie nam tutaj. Nie, niedzielny. Chciałem wrócić, padło pytanie na samym początku, a propos, znaczy konkretnie a propos aborcji, mianowicie co się dzieje, to oczywiście bardziej chrzestamy, ale proszę cię bardzo, to znaczy ten konserwatywny zwrot i coś, co się wydawało, że w takiej Ameryce już jest raz na zawsze załatwione, nagle się okazuje, że nie następuje wilk, właśnie pytanie jak wilk, ale odwrót, no i pytanie, bo też żyliśmy częściowo pod wpływem strajku kobiet, że owszem, władza prowadziła swoje prawa, ale że olbrzymi proces społeczny. No i pytanie, czy w Polsce nie dzieje się już, czy nie zadzieje się to, co się dzieje w Stanach, czyli ten konserwatywny zwrot również w tej dziedzinie. Proszę, Kaśka. Okej, po pierwsze Roe v. Wade zostało przegłosowane stosunkiem głosów 7-2 i to nie było tak, że to była liberalna rewolucja, ponieważ znakomita większość tych sędziów, którzy zagłosowali za, była nominowana przez republikańskich prezydentów, a ten, który zagłosował przeciw, był nominowany przez Kennedy'ego, więc to nie jest tak, że liberałowie, 73, że liberałowie zafundowali rewolucję wbrew woli społeczeństwa. Aborcja przez pierwsze kilka lat nawet w Stanach nie była specjalnie kontrowersyjna. Sprzeciw wobec aborcji był uznawany za katolickie, za coś katolickiego, w związku z tym nawet ewangelicy tego nie tykali. Potem się okazało, że aborcja może być dla konserwatywnych aktywistów narzędziem mobilizacji elektoratu. I tak aborcja wkroczyła do polityki. Od lat 80. W Platformie Partii Demokratycznej mamy za aborcją, w Platformie Republikańskiej mamy przeciw. Tak, aborcja została spolityzowana. Polaryzacja i polaryzacja. Dokładnie. Co do Dobsa, czyli tego wyroku, który zlikwidował prawo do aborcji. Znaczy, problem z tym wyrokiem dla prawicy jest taki, że aborcja była takim świetnym króliczkiem, którego należało gonić. To było świetne narzędzie mobilizacyjne. Ci wszyscy startujący w wyborach republikani mówili, jak tylko dojdziemy do władzy, zlikwidujemy aborcję. No ale jak ją zlikwidowali? No bo ten wyrok, znaczy nie zlikwidował aborcji, tylko oddał ją do Stanów, tak? Czyli w Stanach Czerwonych dostęp do aborcji jest poważnie ograniczony. No to się nagle okazało, że to zmobilizowało lewicę. Przecież demokraci tylko dzięki temu nie stracili strasznie dużo w wyborach midterm elections, dlatego że ich elektorat się zmobilizował na przywrócenie dostępu do aborcji. No to jest właśnie problem. Nie do końca. Jakby po pierwsze, ona troszkę, znaczy w sensie. Z większością z tego, co ona mówi, się zgadzam, natomiast jeżeli chodzi o mobilizację i demobilizację, to po pierwsze okazało się, że przeciwko Roe v. Wade, znaczy przeciwko odrzuceniu Roe v. Wade jest na tyle duży opór wewnątrz samej partii republikańskiej, wewnątrz samego republikańskiego elektoratu, że szczególnie kobiety, to też widać nawet po legislatorkach republikańskich w tym momencie w Stanach, które próbują kompletnie zdelegalizować aborcję, że kobiety zaczęły stawiać aktywny opór temu. Tak? Są generalnie, mimo tego, że partia republikańska w tej chwili jest w takim miejscu, gdzie bardzo mocno walczy o to, żeby zachować taką jednomyślność i jednym z problemów, z którymi się boryka w tej chwili USA, jest to, że jest bardzo mało współpracy ponad liniami partyjnymi, tak? Na takiej samej zasadzie jak u nas na przykład doktrynalnie politycy PO nigdy nie poprą polityki ustawy PiS-u i vice versa, tak? Tu nie chodzi o to, czy to generuje dobro dla kogoś, czy to jest korzystne dla kogoś, chodzi o to, że nie wolno tego robić. I jakby tak funkcjonuje dzisiejsza polityka także w Polsce, natomiast
To jest coś, co w USA jest bardzo, 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 bardzo wyraźne w tej chwili i co jest dużym problemem. I nawet pomimo właśnie tej takiej polaryzacji, w tej chwili w Stanach, w których próbuje się zradykalizować już naprawdę do ekstremum, do 6. tygodnia ustawy aborcyjne, republikańskie polityczki zaczynają stawiać opór, ponieważ przegina się, nie? I na poziomie elektoratu odrzucenie Roe v. Wade, które było tak naprawdę niszowym postulatem, które nie było postulatem do całego elektoratu, tylko do pewnej bardzo konkretnej grupy tego elektoratu, właśnie ewangelickiego przede wszystkim. Kiedy przyszło to do czego, to elektorat po prostu nie poczuł się zmobilizowany. A warto pamiętać o tym, że jakby wiele, wiele zapowiadało to, że demokraci dostaną wpierdol w tych midtermach i że stracą znacznie więcej niż stracili, bo oni stracili kontrolę nad jedną izbą, zyskali kontrolę nad drugą izbą, więc trochę się pozmieniało, co generuje swoje własne problemy. Natomiast jakby zapowiadało się, że będzie dużo gorzej. I tu nie chodziło nawet tak mocno, to tak bardzo mocno zmotywowany elektorat pozytywny, co bardzo zdemotywowany elektorat właśnie republikanów. Natomiast tak. Problem, to jest ten mobilizacyjny problem ze zwycięstwami, tak? No, oczywiście Stany pokazują, że zmobilizowana mniejszość fanatycznych przeciwników aborcji rzeczywiście może doprowadzić, że prawa reprodukcyjne nie są dane raz na zawsze, no, ale u nas obserwujemy podobny... No tak, ale pytanie jest takie, czy tego chcemy? Czy chcemy, żeby to wahadło tak się właśnie... Chcemy po prostu legalizacji. Nie. Wydaje się, że nie chcemy. Znaczy, jeżeli już, no to myślę, że strona progresywna chce, żeby się zatrzymało po jednej stronie, druga strona chce, żeby zatrzymało się po drugiej stronie, chociaż nie wiadomo, bo jak się zatrzymuje, to brakuje im energii. Nie chodzi tylko o to, że moim zdaniem to jest ślepa uliczka, dlatego że jeżeli wchodzimy w sytuację tej polaryzacji, no bo to jest ewidentny przykład wojny i polaryzacji, to mamy sytuację, z której nie ma wyjścia, tak? Dlatego że wtedy zwycięzca, mamy syndrom Abby, tak? Zwycięzca bierze wszystko. Znaczy wygrywam i wtedy wprowadzam swój porządek, betonuję go w taki sposób, żeby było go najtrudniej zmienić, a później, kiedy ewentualnie przegrywam, to druga strona robi dokładnie to samo. Tak kiedyś nie bywało aż tak mocno i to jest też problem, dlatego że to jest wojna wszystkich ze wszystkimi, wojna dwóch plemion. I teraz mój problem polega na tym, że ja od 8 lat krytykuję... Powiem wam, że to jest coś, co może powiedzieć tylko osoba, która nie ma żadnej stawki w tej grze, nie? To znaczy, on nie ma problemu z aborcją. On nawet gdyby potrzebował w tym momencie dokonać aborcji, to on by po prostu za nią zapłacił. I on, będąc w takiej pozycji, w pozycji zajebistego przywileju, on może sobie mówić, że to jest sytuacja dwóch stron, z których jedna chce jednego, druga chce drugiego. Ale to jest bardzo paskudna implikacja, że te dwie strony są takie same. One nie są takie same. One nie chcą tego samego, w sensie nie próbują przyciągnąć tej liny po prostu dwóch idealnie przeciwnych kierunkach. To jest rozmowa między tym, czy coś w ogóle wolno robić, czy nie. Prawicę bardzo mocno za to, co ona robi. Tak? I chodziłem na strajk kobiet, dlatego że uważam, że to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, jest haniebne. Natomiast z drugiej strony mam problem wtedy, kiedy widzę na kościele graffiti, szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji. Tak? Mam duży problem z tym, dlatego że to oznacza, że jest wielka potrzeba, żeby zarówno po jednej i po drugiej stronie byli harcownicy, którzy podnoszą poziom tej temperatury i tej walki i oni marzą, żeby to wahadło się coraz bardziej rozchuśtywało, chyba tak się mówi, i właściwie waliło nas po głowie. Mój problem jest taki, że ja bym chciał je troszeczkę spowolnić. Wiem, że to jest bardzo trudne i zastanawiam się nad tym, jak można to zrobić. Czy strona prawicowa obniży swoją agresję, czy strona progresywna jest w stanie bardziej empatycznie zrozumieć drugą stronę, bo jej jest łatwiej sobie radzić z różnorodnością? Nie wiem, nie mam prostej odpowiedzi, ale sygnalizuję tylko, że nie jest w naszym interesie, żeby to wahadło hulało w największej rozpiętości, dlatego że to niszczy społeczeństwo i zawsze w historii było tak, że ten podział prowadził do rzeczy bardzo, bardzo złych. Tylko może dodam jedną rzecz, bo jak pan buduje taką opowieść o tym wahadle i o dwóch stronach, to jako socjolożka bardzo bym chciała tutaj dodać taką perspektywę faktów i perspektywę analizy władzy. Bo ludzie, którzy zakazują aborcji w Polsce, powodują, że kobiety umierają w szpitalach, że muszą wyjeżdżać za granicę, ryzykując swoje życie i zdrowie, że boją się zajść w ciążę. Natomiast osoby, które piszą graffiti na kościołach, ukrywają się i są przez policję ciągane na przesłuchania. Więc symetry tu nie ma, ogólnie mówiąc. Ale to jest przyczyną, a to jest skutkiem. Znaczy, czy to, co się stało, ja potępiłem skutek. Że pomiędzy tymi dwoma stronami nie ma żadnej... Ale ja rozumiem, tylko chodzi o to, że ci ludzie, którzy zmienili prawo aborcyjne w Polsce w sposób haniebny, zrobili to dzięki energii, która płynęła od ich elektoratu. I teraz skąd się wzięła ta energia w tym elektoracie? Nieprawda. Jakby, widzicie, to jest kłamstwo. To nie jest postulat ich elektoratu, to jest postulat tych polityków. Bardzo łatwo jest pomylić jedno z drugim, jeżeli nie zwraca się uwagi, ale... To nie jest tak, że mieliśmy jakiś wielki ruch pod tytułem zakażmy aborcji, tak? Istniały te środowiska anti-choice i one darły dupy, ale one nigdy nie były wpływowe.
Nie w tym sensie, żeby faktycznie stanowić reprezentatywną część ruchu. Tak? Żeby wyciągnąć na ulicę 100 tysięcy ludzi. One nie istniały w ten sposób. Ta decyzja jest decyzją polityczną ludzi, którzy już kontrolę posiadali i chcieli jej więcej. To nie jest decyzja ludzi, którzy zagłosowali na PiS na przykład ze względu na 500+. To nie jest decyzja, Kamili z jakiejś kurwa wsi pod Płockiem, ani to nie jest decyzja Krzysztofa z okolic Słupska. Im to wisiało. Oni jak nie popierali aborcji, to im nie robili. I udawanie, że to jest wola narodu, że to jest wola ludu, że lud tego chciał, jest kłamstwem. Porozmawiajmy o tym, jak wyglądały te protesty, bo to jakby warto pamiętać o ostatnich protestach, ostatnim czarnym proteście, ostatnim strajku kobiet, warto pamiętać jedną rzecz. On miał, co, to był 23 października, tak? To były mniej więcej te okolice, kiedy to wybuchło, kiedy ludzie faktycznie zaczęli wychodzić na ulicę i zaczęli protestować. 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej na socjalach, między innymi Razem, piano o tym, że konserwatyści chcą zakazać aborcji. I ja na Twitterze, na Facebooku, ja widziałem masę postów związanych z tym. I nikt się nie przejmował. Nikogo to nie obchodziło. Nikt jakby nie było, wiecie, wtedy ruchu na zasadzie wy tylko kurwa spróbujcie. Całość jakby strajku kobiet tego ostatniego była reakcyjna. Była na zasadzie, kiedy już się rozlało, to my wyjdziemy na ulicę. I w związku, to nie był ruch zmobilizowany, żeby walczyć o swoje. To był ruch, który powiedział, jak się już rozlało, to my teraz pójdziemy pokrzyczeć. I jakby ja jestem bardzo pro prawa kobiet. Uważam, że prawo do aborcji jakby jest ważne, tak? Ponieważ jest częścią kwestii autonomii cielesnej kobiet, więc jakby to w ogóle nie powinno być przedmiotem dyskusji. Ale jednocześnie umówmy się, że być może cała sprawa przeszła dlatego, że nikogo nie obchodziła, aż było za późno. Nie jednej strony. Nikogo nie obchodziła, aż było za późno. I że ta sprawa jest w 100% kurwa wolą elit, a nie wolą przeciętnego wyborcy. No i znowu mamy bardzo punktowe rozwiązanie. Nawet jeżeli wzięła się z kościoła, skąd? Dlaczego na tak łatwy grunt padają przekonania, że druga strona prowadzi wojnę kulturową? Skąd one są? To znaczy, czy one są całkowitym wymysłem, czy po drugiej stronie są potulne baranki, które absolutnie niczego agresywnego nie robią? Nie prowadzą niczego, co może drugą stronę... Ja się nie identyfikuję z potulnym barankiem, tylko mówię o tym, ale problem jest taki, że postmodernizm... Jezus Maria, nie zesraj się o ten postmodernizm. Also, mordy, okej, okay, tylko zobaczcie, że bardzo wygodne dla Matczaka jest też to, że on kompletnie ignoruje fakt, że skąd się bierze termin wojna kulturowa i kto go promuje. Bo Matczak od samego początku tej rozmowy napierdala, że o, obie strony są na wojnie, ale tak naprawdę czy to wojna, czy spór, czy sranie. Tylko że nie. Tylko że dalej bardzo kluczowym elementem całej naszej wymiany tutaj jest to, że ukuty termin wojna kulturowa jest stosowany tylko przez jedną stronę tej dyskusji. I możemy jeszcze przez następne 7 godzin napierdalać na to, że o, bo progresywiści są nie są potulnymi barankami, coś tam, postmodernizm. Ja, spoko, nie? Jakby brzmi strasznie frajersko, Marcin. Ja nie wiem, Marcin, kto ci podpowiedział, Marcin, żebyś tak mówił, ale Marcin, weź się zastanów, czy nie masz coś mądrzejszego do powiedzenia, nie? Bo wiesz, Marcin, wychodzisz na strasznego frajera, nie? Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że termin wojna kulturowa jest ściśle powiązany z jedną stroną. I nie ma co udawać, że jest inaczej. Nie ma dowodów na to, że progresywiści piszą, to jest wojna kulturowa! O każdej kurwa nowej rzeczy, która powstaje. Bo tego nie robią. Filozofii przeszedł w fazę wojującą. Znaczy, tak? Ja akurat się z tym totalnie nie zgadzam, ale okej. Okay. Problem polega, wie pan, na czym? Że zmiana kulturowa, która zachodzi w Polsce, czyli to, że mamy minimalną dzietność, więcej ludzi się umiera niż się rodzi,
że mamy większy poziom niż kiedykolwiek rozwodów, że ludzie mają tendencję do tego, żeby mieć dzieci poza małżeństwem i tak dalej, to wszystko nie wynika z tego, że mamy edukację genderową w szkołach, a feministki są w każdym przedszkolu. To wynika z tego, że są różne procesy. Wskazuję często na Katarzynę. Ja bym chciała dokończyć jako autor tej książki aborcji. Chciałabym dokończyć, tak, zanim pan profesor przerwał, aborcji w Polsce. No, czy to też pokazuje, że dociśnięcie śruby przez PiS spowodowało efekt dokładnie odwrotny. To znaczy myśmy w 2015-16, większość Polaków była zadowolona z tego tak zwanego kompromisu, tak? Nawet chciała go trochę zaostrzyć, tak? Potem przyszedł PiS, dokręcił śrubę i teraz w życiu nie mieliśmy takich sondaży za aborcją, tak? 70-75% chce europejskich standardów przerwania ciąży, czyli aborcji do 12 tygodnia, tak? Więc to pokazuje, że rzeczywiście aborcja może mobilizować w wojnach kulturowych, ale może mobilizować obie strony, czyli mamy taki sam mindset w Ameryce. A co do tych wojen kulturowych? To jest trochę tak, że rzeczywiście te zmiany w społeczeństwie się dzieją, tak? Osoby LGBT są bardziej widoczne i akceptacja wobec nich rośnie. I to w naszym społeczeństwie. W naszym społeczeństwie, tak? Że rzeczywiście rodzi się mniej dzieci. Dziewczyny się same definiują jako feministki. Jak ja miałam 20 lat, powiedzenie, że jestem feministką, wiązał się z takim serio. A teraz no, po co w ogóle zadajesz mi to pytanie, tak? Te zmiany kulturowe się dzieją, tak? No i prawica stosuje ramy wojny kulturowej, żeby się nim przeciwstawić, tak? To jest właśnie ta obrona dzieci, obrona rodziny. Ja nie wiem, czy działania lewicy można uznać za... W jakim sensie one są agresywne, tak? No, to... Chodzi o to, że pojęcie lewica jest tak wieloznaczne, tak jak prawica, że wynajdziemy bez trudu. Tak, czy lewica jest agresywna? Ale zobaczcie, to nie jest agresywna. Problem do tej poprzedniej sprawy, bo dlaczego PiS bocznymi drzwiami wprowadził to prawo antyaborcyjne na maksa już dziwne po prostu, jak na współczesne czasy? Otóż dlatego, że złapał w ten sposób prostą pułapkę szantażu Kościół katolicki. Pamiętacie, ile osób było podpisanych pod wnioskiem Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie zagłosował zaskakujący dla większości tych podpisujących? Około 200. Chodzi o to, że posłowie nie tylko z PiS-u się podpisywali. Dlaczego? Dlatego, że byli przekonani, tak jak Kościół katolicki, że z tego nic nie będzie. Czyli za darmo można przeciwstawić się, można się postawić w dobrym świetle, a ja to jestem twardy, jak nie wiem. Kościół od lat proponował to rozwiązanie, żeby chronić życie poczęte również i to, które nie rukuje na przeżycie, dlatego, że był zupełnie przekonany, że żaden polityk w Polsce tego nie wprowadzi, czyli za darmo możemy być święci od papieża, chciałoby się powiedzieć, w tym wypadku święci od PiS-u. I w momencie, w którym PiS to zrobił, to Kościół, znaczna część polskiego Kościoła jest na lata związana z PiS-em, bo to jest ta, nie chcę używać za mocnych słów, ale taka zbrodnicza spółka, prawda? Zrobiliśmy razem coś, co większość Polaków uważa za naprawdę bardzo dziwne i od przez lata nie ma jak rozwikłaś tego związku. Jesteśmy już na dobre i na złe w takim trochę gangsterskim związku. To jest polityka. Lewica jest niemiła. Owszem, lewica jest bardzo niemiła, głównie dla siebie, patrząc na Ingry po stronie lewicowej. Tak? Tyle, że lewica może napisać sobie na kościele tak, że szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji, a prawica może stworzyć uchwałę dobrego imienia Jana Pawła II, które moim zdaniem uderza w wolność słowa, bo tam straszliwa nagonka na papieża, która polega po prostu na śledztwie dziennikarskim. I prawica może uchwalić, bo do tego się szykuje, ustawę w obronie wartości chrześcijańskiej, która pozwoli skazać na 3 lata osobę, która zaparkowała w złym miejscu i pogrzeb nie mógł przejść. Tak? Więc to jest ta różnica. Tak? Lewica jest niemiła, prawica ma środki, żeby ukarać. Lejkow, wybitny psycholog i neurolingwista, analizował to, dlaczego Trump wygrał w Stanach Zjednoczonych. I powiedział, że główną narracją w tej wojnie kulturowej, którą oczywiście on też prowadzi, jest pokazanie wyborcom prawicowym, konserwatywnym, że druga strona, progresywna, uderza w porządek normatywny. Uderza w porządek normatywny. Czyli że i ten porządek normatywny oczywiście jest bardzo uproszczony, to są stare hierarchie, stare tradycje, jednolitość i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że druga strona, mówię tutaj o prawicy, bardzo cynicznie wykorzystuje każdy atak na porządek normatywny. I niestety to nie jest tak, że on jest przypadkowy ze strony lewicy, bo jeszcze raz wracam z uporem godnym lepszej sprawy do tego. Filozofia postmodernistyczna, która jest podstawą, absolutną podstawą działalności nowej lewicy, jest. Ja pierdolę, nie? Jakby ten koleś, ja nie wiem, jak on jest w stanie mrugać i oddychać naraz. W sensie, zwróćcie uwagę na to, że on nawet nie kłopocze się definiowaniu tego postmodernizmu, nie kłopocze się z określaniem, co dokładnie z tych wartości postmodernistycznych wyciąga lewica. Nie! Lewica to jest postmodernizm i chuj, koniec, kropka, nie? Kurwa, budżetowy Peterson. Jest filozofią, marksistowska dokładnie tak samo, jest filozofią, która nie znosi norm, nie znosi takich, musi uderzać w ten porządek normatywny, dlatego że jest rewolucyjna. W związku z tym takie działania, w których młodzi aktywiści wchodzą na msze, zakłócają je, piszą na tych kościołach, to jest woda na młyn prawicowej wojny kulturowej, dlatego że każdy ten element da się wykorzystać i pokazać, zobaczcie, nasz porządek normatywny jest zagrożony. Mam wrażenie z tego... Czyli de facto, pamiętajcie... Słabsza strona nie powinna robić nic, co sprowokuje silniejszą, nawet jeżeli ta silniejsza spuści tej słabszej stronie w pierdol. To jest mentalność kogoś, kto widząc dwójkę dzieci na jakby podwórku przed szkołą, z których jedno płacze, a drugie je kopie, mówi: chłopcy, pogódźcie się. Czemu wy się tak kłócicie? To jest to, co nam oferuje wielki kurwa myśliciel, którego mamy przyjemność dzisiaj słuchać i oglądać. Dzieci, czemu wy jesteście takie skłócone? Co tutaj słyszę? Że ta strona bardziej progresywna chce tej wojny. Tak? Ona zawsze tak naprawdę jej chciała, dlatego że z definicji jest rewolucyjna. Nie, macie problem polegający na tym, że w momencie, w którym normalne ewolucyjne działania liberalne dało równouprawnienie kobietom, poprawiło istotnie sytuację po Brown vs. Board of Education.
słynnie wszystkie zmiany społeczne odbyły się pokojowo, poza wszystkimi zmianami społecznymi. Pamiętajcie, Brown versus Education? Brown versus Board of Education. Super ciekawe, ponieważ Brown versus jakby Board of Education to jest decyzja Sądu Najwyższego, która teoretycznie zakończyła segregację w szkołach, tak? I ona miała miejsce w 54 roku. Dziwnym trafem, 9 lat później, odbył się pierwszy marsz nad Waszyngton. Wiecie, ten marsz, w którym Martin Luther King powiedział, że miał sen. O dziwo, zaraz po tym marszu dalej nie skończył się rasizm, dalej nie skończyły się problemy rasowe USA, ponieważ, nie zgadniecie, wyszło, że większość ludzi nie popiera doktora Martina Luthera Kinga. Większość opinii publicznej, szczególnie białej opinii publicznej, uważała go za ekstremalnie problematycznego, szkodliwego i obrazoburczego człowieka. Wiecie, pokroju kogoś, kto mógłby napisać nieładny tekst na ścianie kościoła. Chociaż on nie pisał nieładnych tekstów, przynajmniej nie na tym etapie swojej historii. I wiecie co? I po tym, jak ten pokojowy marsz na Waszyngton się odbył, słuchajcie, nie zgadniecie. Dalej nie skończył się rasizm, a zarówno pan pokojowy przywódca przywódca ruchów antydyskryminacyjnych, równościowych, jak i ten bardziej militarystyczny przywódca, czyli Malcolm X, oni obaj zostali, słuchajcie, fenomenalna sprawa, zamordowani. Jeden i drugi. Wyobrażacie sobie, że przy tych ewolucyjnych, spokojnych rozwiązaniach ze strony liberalizmu dalej nie udało się na przestrzeni kilkunastu lat skasować tego złego rasizmu, a ludzi, którzy walczyli przeciwko właśnie rasistowskim politykom i segregacji i wielu innym problemom, wyobrażacie sobie, że zamordowano ich? Niesamowite. Ale spokojnie, wszystko trzeba pokojowo robić, bez obrażania ściany kościoła. Orzeczenie Sądu Stanów Zjednoczonych Najwyższego, sytuację Afroamerykanów. W sytuacji, w której bardzo mocno poprawiła się sytuacja równościowa, nagle liberalizm na sterydach, czyli... W 54 roku się poprawiła sytuacja równościowa, tak? Tak? To jest ta poprawiona sytuacja równościowa. Poprawiona w taki sposób, że ludzie, że czarnoskórzy ludzie, potem jak zniesiono złą segregację w szkołach, że oni... Jeszcze 10 lat później za to, że na przykład próbowali siedzieć w knajpach przy barze, w knajpach, które były tylko dla białych, dostawali w pierdol, że jak próbowali się kąpać w basenach tylko dla białych, to całkiem dosłownie byli ludzie, którzy próbowali do tych basenów dolać kwasu, żeby ich wygonić, skoro nie chcieli wyjść po dobroci. To była ta znacząca poprawa? Kurwa. Znaczy, no jasne, faktycznie, w stosunku do masakry w Tulsie w 36, to była delikatna poprawa, więc może o to chodzi, ale ja tam się nie znam. Postmodernizm ruszył do walki, dlatego że skończyło mu się paliwo w dużej mierze. I spowodował to, że po drugiej stronie bardzo łatwo jest wyjść i wychodzą różni ludzie i mówią, atakuje się nas porządek normatywny. A problem polega na tym, że najczęściej wychodzą oszołomi. I ten taki argument ma to oszołomu, że skoro, nie wiem, pan czar... No, słuchamy jednego właśnie. Ja siedzę i słucham właśnie jednego, kurwa, strasznego odklejeńca, szczerze mówiąc. Atakuje postmodernizm, albo pani kurator Nowak atakuje postmodernizm, to naprawdę musi być coś wartościowego, bo oni są oszołomami, jest błędny. Postmodernizm jest pustką i nihilizmem. Tak, z definicji, w związku z tym musimy się nad nim zastanowić. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, jedną taką, że nad tym się nie zapanuje. Mówię, że to jest ta różnica. Przepraszam, ale ja bym chciał, żeby ktoś się go kurwa zapytał, jakie są wartości postmodernizmu. Co dokładnie oznacza w dzisiejszej myśli lewicowej postmodernizm? Ja trochę mu pozwalają tego chochoła kurwa sadzić.
raz za razem, a to już robi się męczące. Między stroną, powiedzmy, pisowską i niepisowską, że po tej niepisowskiej stronie zawsze będą harcownicy, czy to będzie trójka młodych działaczy, czy pan aktor albo pani pisarka, którzy napiszą coś takiego, że po prostu druga strona po prostu... Nie, ale nawet nie o to chodzi, ale nawet nie o to chodzi, Marcin. Chodzi mi o to, że ci młodzi ludzie, którzy piszą na murach, to są właśnie te osoby, które się oderwały od smartfonów, nie mają pustki w sercu, tylko chcą walczyć. Więc moim zdaniem... Czyli albo pustka, albo wojna. Nie, to są osoby, które walczą o konkretne wartości, więc jeżeli chce pan, żeby te... Żeby nie, ja po prostu nie chcę, żeby wojna była jedynym sposobem wypełnienia pustki. Ale to jest przywilej młodości, że może być rewolucyjna. Ale to mamy im powiedzieć, zostańcie w domu... Myślę, że musicie... Chcielibyśmy powiedzieć coś, co jest rozwiązaniem problemu, a nie tylko zwiększaniem temperatury. Nie, moim zdaniem powinniśmy powiedzieć, staramy się was wspierać, ponieważ próbujecie zmienić świat. No czasami może być to źle, ale przynajmniej próbujecie. Żeby powiedzieć w imieniu środowisk, z których nie reprezentujemy, że teraz już będzie tak, a tak. Liberalizm na sterydach, o którym powiedziałeś, to dość cylne, tylko zobaczcie, że znaczna część postmodernistów jest dzisiaj, przeciera sobie szybki, prawda, że oni się zachowywali tak jak ten Kościół czy PiS w sprawie aborcji. To znaczy nie wierzyli, że naprawdę ten postmodernista, on naprawdę mógłby kiedyś być w 100% zrealizowany. Czyli jednak większość filozoficzna, a nie polityczna. Teraz to jest polityczna. Ale ma sprany mózg, ja pierdolę, nie? Moja ulubiona książka o tym mówi. A jak napisali to w książce, to skoro papier to udźwignął, to musi być mądre. Najbardziej nawet postępowy nauczyciel wchodzi do klasy i klasa wychodzi, bo się nudzi, to nagle... To nagle staje się znowu jakby przez chwilę konserwatystą, bo jednak... Chodzi o to, że taka zasada, że każdy ma swoją narrację i według niej żyje, jest oczywiście dobra jako koncept filozoficzny, tak? Jak się słowo praktyczne się słowo praktyczne, bo nagle się okazuje... Dziękuję. Jezus, ile ta kobieta zyskała w tym momencie w moich oczach. Jezus Maria, ile ona zyskała w moich oczach. Mam ochotę rzucać ogryskiem w ciebie, jak prowadzisz nudny wykład. Ja na to. Nie wolno rzucać ogryskiem. On na to. A gdzie to jest zapisane? Ja teraz to robię. Zamiast powiedzieć tak, zamknij mordę, po prostu w cywilizowane społeczeństwie, jak rzuca wypieprza sali, to mówię nie, poczekaj. I szukam w komputerze, czy uczelnia albo szkoła zapisała sobie w 19 punkcie, że nie wolno rzucać tymi przedmiotami, które mogą czynić krzywdę. I teraz mówię, ogryzek nie może nikomu czynić krzywdę. No to nie zrobił, ja czuję się krzywdą. No to ja tak, musimy na koniec musimy iść do sądu, prawda? Który to wszystko niezależnie od tego. Ale chwila, bo tutaj zdańskie pytania trzeba zapytać o czym. Ostatnie zdanie. Trzeba zapytać o to, czy oni wiedzą, co to postmodernizm. Jak ktoś wierzy w idealną miłość albo w idealne piękno, to wcale nie wierzy myśli Platona. To nie chodzi, że oni wierzą. Oni są przesiąknięci tą wizją. I to jest wina Derrida i to jest wina. No to nie ma się co śmiać. Nie, właśnie. Okazało się, że był gdzieś taki filozof, nazywał się Marx, tak, który wymyślił sobie pewne rzeczy, a później zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc myśli mają konsekwencje. O niewierne! 7 bombiliardów ludzi zginęło przez Marksa! Kurwa mać! Famously w drugim tomie jest o tym, jak zrobić wielki krok naprzód, nie? I jak rozstawiać komisarzy za plecami swoich żołnierzy, którzy nie mają broni, żeby nie spierdalali, nie? To jest wszystko Marx. Strzelanie do... zabijanie okularników? Też Marx. Wszystko Marx. Ale rozumiem, że w takim razie, skoro już przy tym jesteśmy, to ja chciałem zwrócić uwagę, że nasz intelektualista, Matczak, że on przytoczył niczego więcej niż raz w tej rozmowie. I ja chciałem powiedzieć, że może nie wiecie, ale Nietzsche, on przedstawia taką koncepcję, która się nazywa Übermensch. I... Ciekawe, kto mówił o tych Übermenschach? Ergo? Nie byłoby Hitlera. Nie byłoby Hitlera bez niczego. Po prostu nie da się. Szczególnie, jak już przy tym jesteśmy, że wartości niczego były kompletnie rozbieżne z faszyzmem. Tak jak już mamy rozmawiać. A jednak, jak to... Był sobie taki człowiek, co się Nietzsche nazywał i przez niego zginęło kilka bombiliardów ludzi, no. O, i on tego sam dokonał, naprawdę. Nie dokonał. No dobrze, wejdziemy do seksu, czy nie? No nie, to też można, czytałem ostatnio bardzo ciekawą sprawę odpowiedzialności Rousseau. A może świętego Augustyna, tak odjadę. Nie, ale na przykład odpowiedzialność Rousseau za zbrodnię rewolucji francuskiej, no to raczej nie tutaj łączność, nie? Z całą pewnością jakaś jest, ale nie chodzi o odpowiedzialność. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o tym nauczycielu, no to jest, wiesz, stara mądrość, że każdy najbardziej postępowy mężczyzna, jak zostaje ojcem córki, natychmiast mu się włącza tryb konserwa, no. To nawet w tym Californication było, pamiętam, jak przychodzi nowy chłopak córki. Feminizm sika ze szczęścia, jak twój tatuś bierze twojego pierwszego chłopaka na stronę i mówi, synek, ja ci spuszczę w pierdol, jak ty zrobisz coś mojej córce. To jest najbardziej feministyczna rzecz, jaką można zrobić, nie?
He, dobry żarcik, śmieszny taki. Dwie nieskończoności, o Caroline i Dakrowa. Pojedyncze nieskończoności, Flavius, Elej, WZK i Janek oraz kto panu tak skasztanił. Dawczynie pizzy, Adam Pawłowski, Ranafę, Krzysztof Karliński, Ewa Sadowska oraz Szefo. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Gruby Mefisto, Sabin, Bartomi, Behanort, Eryk Fos, Marok W, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Adam Izydorczyk, Chrysku oraz XLS. Osoby dające kawę, Kropster, Jarosław Tetlikowski, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azur Robin, Barnaba, Jaszyu 2, Henryk, Michał Szedziewski, Miku39X, Podgruszka, ICAKR, Tifo, Julia Esz, Adam oraz Hagnon i wreszcie dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Pączek de Bos, Ciat Chmielarz, Paweł Pawlik, Anty Brisler, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Daniel Dejmun, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dziliński, Czikowi, Daru, Plusek, Adrian, Wlubel, Chmisiek oraz Lakardar. Dziękuję wam za to, że chcecie wspierać. Dziękuję wam za to, że w ogóle rozważacie wsparcie. Mam nadzieję, że ten albo któryś z przyszłych materiałów was przekona, bo Imperium Medialne może rosnąć tylko dzięki waszej pomocy. I ja mogę mieć dobre krzesło do siedzenia tylko dzięki waszej pomocy. Ups. No. Niemniej jednak do zobaczenia. Uwielbiam was. Mam nadzieję, że wy też lubicie trochę mnie. Siemeczka.